Witam bardzo serdecznie na kolejnej części naszego spotkania konferencyjnego. W tej części naszego spotkania będą zaprezentowane referaty, w sumie cztery referaty, które w jakiś sposób, zobaczymy dokładnie w jaki, są ze sobą związane. Związane, choć na pierwszy rzut oka może nie będzie to do końca widoczne. Bardzo serdecznie witam w związku z tym naszych prelegentów, pana doktora habilitowanego Marka Gałęzowskiego, pana doktora habilitowanego pana Jarosława Rabińskiego, pana doktora Krzysztofa Małysa i pana Marka Handerka. To są nasi bohaterowie konferencji w tym fragmencie. I reguły są oczywiście nadal te same. Bardzo panów proszę o tę dyscyplinę czasową, to znaczy około 20 minut, a później będziemy mieli czas na dyskusję, w której mam nadzieję, że państwo wezmą żywy udział. I tak to przewidujemy. Jako pierwszy pan Marek Gałęzowski. Przy okazji serdeczne gratulacje, że od kilku tygodni już jesteś po habilitacji jako samodzielny pracownik naukowy. Chyba po raz pierwszy w związku z tym, z tym nowym tytułem podczas konferencji naukowej. O, bardzo dziękuję za właściwą reakcję. I oddaję głos Markowi, który opowie nam na temat następujący. Organizacje polityczne Polski podziemnej poza grubą czwórką na przykładzie konspiracji piłsudczykowskiej. Kilka postulatów badawczych. Szanowni Państwo, to ja na początku chciałbym podziękować jeszcze raz panu profesorowi Żorynowi za takie bardzo sympatyczne przywitanie. Mnie prosiłbym, ponieważ lubię się rozgadywać, więc panie profesorze, proszę mnie tam uszczypnąć, jak już czas będzie mijać. Kilka informacji, część informacji może wydać się państwu dość ogólna. Odpowiem na pytania po prostu szczegółowe później w dyskusji. Przedmiotem mojego referatu nie będzie prezentacja całego życia politycznego poza ugrupowaniami koalicji rządzącej, potocznie nazywanymi w podziemiu grubą czwórką, co rzecz jasna nie byłoby możliwe w tak krótkim wystąpieniu. Nie będę też prezentował drobiazgowo dziejów konspiracji piłsudczykowskiej. Te przedstawiłem w monografii, którą opublikowałem w Instytucie Pamięci Narodowej w ubiegłym roku. Chciałem raczej uzasadnić konieczność prowadzenia badań nad organizacjami politycznymi Polski podziemnej tego kręgu, czyli poza grubą czwórką, poza koalicją rządzącą, organizacje, które działały w centrum polskiej konspiracji, jakim była Warszawa. Do organizacji poza czwórką zaliczam także i te, które uważały się za organizacje apolityczne i wojskowe. One, jeśli bliżej się im przyjrzeć, nie zawsze tę apolityczność zachowywały. Mimo ambicji nie były też organizacjami wojskowymi, takimi stały się w momencie, gdy ich struktury zostały włączone do ZWZ-AK. I rozważaniami moimi też nie będą objęte organizacje lokalne, regionalne, one bowiem uczestniczyły w życiu politycznym Polski podziemnej w skali ograniczonej, jak również nie będę zajmował się działalnością organizacji polskiej, ponieważ ona jest dobrze rozpoznana, a zresztą ze względu na swój rozmach należałoby uznać tę działalność raczej za porównywalną w sensie znaczenia w polskim życiu konspiracyjnym z partiami czwórki niż z tymi organizacjami spoza czwórki, o których będzie mowa w referacie. Za przykład pozwoliłem sobie wziąć dzieje konspiracji wywodzącej się z obozu piłsudczykowskiego,
oprócz nich, tych organizacji, które miały związki z Piłsudczykami przed wojną, lecz w czasie okupacji niemieckiej nie nawiązywały do jego dziedzictwa ideowego, jak również kilku organizacji spoza tego kręgu na czele z Polską Armią Ludową, wskazując, tak jak już wspominałem, kilka postulatów i problemów badawczych dotyczącej życia politycznego poza Grubą Czwórką. Organizacje konspiracyjne, które nie wywodziły się ze struktur czterech głównych stronnictw, przedwojennych głównych stronnictw opozycyjnych, powstawały w Warszawie właściwie od momentu zakończenia działań wojennych, od października 1939 roku. Bazą większości z nich były nie tyle przedwojenne ugrupowania polityczne, co raczej środowiska, ogólnie nazwijmy je społeczne, zawodowe, kombatanckie, które były skupione przed wojną w Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny, paramilitarne, jak Związek Strzelecki, środowiskowe, jak przykładowo Związek Osadników, młodzieżowe, to znaczy tej młodzieży, która organizowała się politycznie przed wojną. Wśród z kolei tych organizacji, które wywodziły się z przedwojennych ugrupowań politycznych, swoim znaczeniem wyróżniały się te, które powstały w kręgu Stronnictwa Demokratycznego, Konfederacja Narodu wywodząca się z obozu narodowo-radykalnego Falanga, a począwszy od jesieni 1941 roku również piłsudczykowskie. Chciałbym na początku tego referatu wymienić kilka tych organizacji, które wywodziły się raczej ze środowisk prorządowych niż opozycyjnych, bądź przynajmniej przez dłuższy czas były związane z przedwojennym obozem rządzącym, piłsudczykowskim. Czasem część z nich przeszła do opozycji po śmierci marszałka Piłsudskiego. I mimo tych związków przedwojennych z obozem piłsudczykowskim, w czasie wojny te organizacje do dziedzictwa ideowego tegoż obozu nie nawiązywały, sytuując się, możemy umownie powiedzieć, w demokratycznym centrum, no, choć to określenie może wydawać się zbyt ogólne i niewiele znaczące. Pierwszą taką ważniejszą organizacją była Polska Niepodległa, powołana w listopadzie 1939 roku w kręgu Związku Pełowiaków, czyli dawnych członków Polskiej Organizacji Wojskowej, których można z grubsza określić w sensie przynależności społecznej do warstwy urzędniczej. Założycielem tej organizacji był działacz Związku Pełowiaków z warszawskiej Pragi Józef Suliński, a organizację tworzyli szeregowi członkowie POW, którzy w międzywojniu, co należy podkreślić, nie zajmowali żadnych stanowisk w elicie rządzącej. No, można by z pewnym uproszczeniem powiedzieć, że byli to po prostu szeregowi urzędnicy państwowi. Kierownictwo Polski Niepodległej bardzo silnie akcentowało swoją apolityczność, uznając, że w latach wojny nie można było marnować sił na jakąkolwiek walkę polityczną. Jedynym śladem związku z Piłsudczykami, oprócz wspomnianego dawnego członkostwa w POW, było odbycie zebrania założycielskiego Polski Niepodległej na Małym Kopcu na Polu Mokotowskim w Warszawie, na którym 17 maja 1935 roku stała laweta armatnia z trumną marszałka Józefa Piłsudskiego, rzecz jasna założyciela Polskiej Organizacji Wojskowej. Tak więc ocenę wyrażoną w dokumentach Związku Walki Zbrojnej wiosną 1940 roku, że Polska Niepodległa jest to organizacja wybitnie sanacyjna, należy uznać za nieuzasadnioną, tym bardziej, że mniej więcej w tym samym czasie te osoby, które można byłoby uznać za dążące do nawiązania do dziedzictwa ideowego obozu piłsudczykowskiego, dokonały rozłamu, tworząc wojskową organizację Polska, która później, dwa lata później, stanie się jedną z organizacji założycielskich obozu Polski Walczącej, głównego ugrupowania piłsudczyków w okupowanym kraju. Sama zaś Polska Niepodległa prowadziła samodzielną działalność niemal
do wybuchu Powstania Warszawskiego. Dopiero w lipcu 1944 roku scaliła się ze Związkiem Odbudowy Rzeczypospolitej, wtedy już Związkiem Wolnej Polski i Stronnictwem Demokratycznym, właśnie wspomnianym już, tworząc Zjednoczenie Demokratyczne, które miało swojego reprezentanta w Radzie Jedności Narodowej. Związek Odbudowy Rzeczypospolitej to następna z tych organizacji demokratycznego centrum. Na jego czele stanął Tadeusz Rzęczykowski. Raczej jest on kojarzony obecnie z zupełnie innym środowiskiem, inną działalnością. Natomiast w kontekście tych rozważań warto przypomnieć, że był on posłem na Sejm Rzeczpospolitej bodaj najmłodszym wiekiem w 1938 roku. Oczywiście z ramienia OZON-u, Obozu Zjednoczenia Narodowego, czyli ugrupowania piłsudczykowskiego. Był też kierownikiem oddziału propagandy OZON-u i bardzo aktywnym działaczem Związku Strzeleckiego, który różne przedsięwzięcia inicjował, takie, które podkreślały zaangażowanie Związku Strzeleckiego po stronie obozu piłsudczykowskiego. W prasie Związku Odbudowy Rzeczypospolitej krytycznie oceniano ostatnie lata rządów piłsudczykowskich, natomiast, co znaczące i wcale nie tak częste, w prasie konspiracyjnej ówczesnej pozytywnie oceniano bilans działalności samego marszałka Józefa Piłsudskiego. Inna jeszcze organizacja, Polski Związek Wolności, została założona przez działaczy Towarzystwa Oświaty i Kultury Robotniczej Pochodnia, również stowarzyszenia związanego z OZON-em oraz tej części Narodowej Partii Robotniczej, której członkowie znaleźli się nie w opozycyjnym Stronnictwie Pracy, lecz, wybaczą Państwo tu kolokwializm, ale po prostu rozpłynęli się w OZON-ie. Z kolei w środowisku wiejskim działacze związani z propiłsudczykowskim Ludowym Centralnym Związkiem Młodej Wsi utworzyli chłopską organizację wolności Racławice. I tutaj w wypadku tej organizacji w ocenie dowództwa ZWZ trafnie dostrzegano zdecydowany zwrot ideowy tej grupy w kierunku lewicowym, umiarkowanie lewicowym i usunięcie z tego środowiska działaczy kojarzonych z OZON-em. Racławice utworzyły też własną organizację wojskową, Polską Organizację Zbrojną. I były przez pewien czas, przez co najmniej pierwsze dwa lata okupacji, poważnym konkurentem Stronnictwa Ludowego na wsi. Później stopniowo Racławice te wpływy traciły, ale do końca wojny zachowały liczące się struktury, na tyle liczące się, żeby zyskać przedstawiciela w Radzie Jedności Narodowej. I na koniec tego krótkiego przeglądu, już za chwilkę przejdę do omawiania dziejów konspiracji piłsudczykowskiej. Chciałbym kilka słów jeszcze powiedzieć o Stronnictwie Demokratycznym, które podobnie jak działacze innych przedwojennych partii politycznych zdecydowało się na wznowienie swojej działalności w konspiracji. Przy czym na terenie okupacji niemieckiej po bardzo szybkiej likwidacji organizacji SD w Łodzi działalność ta objęła niezależnie od siebie jedynie Warszawę i Kraków. Niezależnie od siebie, to znaczy w tym sensie, że grupy te powstały bez wzajemnej wiedzy o sobie i w zasadzie ta współpraca była bardzo, bardzo luźna przez cały okres okupacji. Tym centrum działalności SD była Warszawa, a nie Kraków. W pierwszych miesiącach okupacji Stronnictwo nie przejawiało poważniejszej aktywności, ponieważ jego przedwojenni członkowie angażowali się, i to jest bardzo częste zjawisko dotyczące w ogóle wszystkich organizacji politycznych, to znaczy działaczy organizacji politycznych aktywnych politycznie przed wojną, którzy w czasie okupacji angażować się politycznie nie chcieli, natomiast wszystkie swoje siły angażowali w działalność w Służbie Zwycięstwa Polski, potem w Związku Walki Zbrojnej, a później w Armii Krajowej. Natomiast młodzież związana z demokratami utworzyła Polską Ludową Akcję Niepodległościową, organizację bardzo znaną i głośną w pierwszych miesiącach okupacji, tyleż głośną, co szybko rozbitą przez gestapo, no, można powiedzieć, biorąc pod uwagę rozmiary, skalę represji niemiecką, wręcz wymordowaną przez Niemców.
Stronnictwo, liderzy Stronnictwa Demokratycznego dostrzegali zresztą niechęć do podejmowania równoległej z wojskową działalności politycznej. Tu Jerzy Makowiecki, lider Stronnictwa w tym czasie, w rozmowie z Kazimierzem Moczarskim wyraził się wówczas, że większość ludzi związanych ze Stronnictwem oddaje się przede wszystkim pracom konspiracyjno-wojskowym. Dzięki temu robota czysto polityczna SD napotyka wśród członków SD analogicznie do innych partii na brak odzewu. Dopiero później Stronnictwo rozwinęło szerszą działalność i mimo bardzo niewielkiej liczebności, a także rozłamu dokonanego przez kryptokomunistyczną grupę Romualda Millera, która powołała Stronnictwo Polskiej Demokracji, SD pozostało liczącą się grupą podziemnego centrum. Trudno również nie dostrzec, że demokraci okazali się tą grupą polityczną, której wpływy w podziemiu wojskowym okazały się nieproporcjonalnie duże do znikomych wpływów społecznych, bo te ograniczały się de facto do niewielkiej grupy inteligencji w Warszawie i w Krakowie. No i wreszcie Piłsudczycy, którzy swoją działalność polityczną zaczęli znacznie później niż inne ugrupowania polityczne. Ja się szeroko tym zajmowałem, wydało mi się to ciekawym problemem badawczym, żeby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ta działalność rozpoczęła się dużo później, no bo dużo później, to ja mam tu na myśli koniec 40, drugą połowę 41 roku, a faktycznie dopiero wrzesień i październik, przepraszam, koniec sierpnia i październik 42 roku, kiedy powstały dwie największe organizacje polityczne Piłsudczyków, Obóz Polski Walczącej i Konwent Organizacji Niepodległościowych. Więc wśród tych przyczyn wymieniłem utratę oparcia w państwowym aparacie administracyjnym, powszechne w pierwszych latach okupacji przekonanie społeczne o pełnej, bezpośredniej odpowiedzialności obozu piłsudczykowskiego za klęskę i upadek państwa polskiego, opuszczenie kraju przez niemal wszystkich wybitnych działaczy politycznych, co rzecz jasna pogłębiło niechęć społeczną wobec Piłsudczyków, ale też pozbawiło ich konspirację, ich potencjalną wtedy jeszcze konspirację politycznych liderów. To, na co zwykle nie zwraca się uwagi w historiografii, no jasne, że nie zwracało się na to uwagi, nie zwracała na to uwagi historiografia perelowska, ale tu akurat w tym wymiarze to się nie zmieniło. Tej czwartej przyczyny, którą chciałem wymienić, to straty osobowe poniesione z rąk niemieckiego i sowieckiego aparatu represji, które były bardzo dotkliwe w pierwszym roku okupacji. Z mniej ważnych przyczyn to podziały polityczne, które zarysowały się w obozie piłsudczykowskim po śmierci marszałka Piłsudskiego. W zasadzie w drugiej połowie lat 30. Te podziały, tu jest zresztą spór między historykami, kiedy tak naprawdę ta dekompozycja się zaczęła, ale powszechnie uznaje się, że jest to maj 1935 roku, czyli zaraz po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. I klęska we wrześniu 1939 roku ujawniła jeszcze nowe pole konfliktów. Ono się wiązało przede wszystkim z oceną postaw politycznych przywódców obozu piłsudczykowskiego ze specjalnym uwzględnieniem postawy marszałka Edwarda Śmigłego Rydza. No i wreszcie ostatnia przyczyna, to jest podobna, już wspomniana, tak jak w wypadku innych organizacji politycznych, to jest bardzo silne zaangażowanie Piłsudczyków w struktury wojskowe podziemia, tak silne, że wielu wybitnych Piłsudczyków w ogóle później nie chciało mieć żadnych związków z konspiracją piłsudczykowską, kiedy ona w postaci tych dwóch organizacji wymienionych przeze mnie powstała. Cały ten proces rozpoczyna się, jak wspomniałem, w drugiej połowie 1941 roku. Powstało wówczas kilka grup politycznych piłsudczyków na czele z grupą skupioną wokół pisma Myśl Państwowa założonego przez Zygmunta Hempla i Polska Walczy Henryka Józewskiego. Ważnym elementem działalności konspiracyjnej piłsudczyków było też powstanie i działalność tzw. Grupy Budapeszteńskiej, która powstała co prawda poza okupowanym krajem, niemniej od początku w myśl koncepcji jej twórców zamierzali oni stworzyć jak gdyby
takie jądro, podstawę organizacji konspiracyjnej i przenieść je następnie do kraju, co się zresztą powiodło, a najbardziej spektakularnym tego przykładem było zorganizowanie ucieczki marszałka Śmigłego Rydza z Rumunii, potem przerzucenie go do kraju. W końcu 1941 roku podjęto działania na rzecz stworzenia jednej organizacji, która miała na celu skupienie wszystkich grup nawiązujących do obozu piłsudczykowskiego. Ja już te organizacje wymieniłem, wspomnę tylko, że trzecią jeszcze grupą była grupa Henryka Józewskiego, który nie scalił swojej organizacji niedużej ani z konwentem, ani z OPW. I okres do wybuchu Powstania Warszawskiego był czasem największej aktywności piłsudczyków, cechującej się znaczącymi osiągnięciami politycznymi, do których należało już samo stworzenie tych dwóch licznych i prężnie działających organizacji, a wyrazem osiągnięć, największym wyrazem ich osiągnięć było przede wszystkim stworzenie prawdziwego koncernu prasy podziemnej, szczycącej się przynajmniej kilkoma świetnymi tytułami, oraz publikacja szeregu broszur poświęconych najważniejszym aktualnym sprawom politycznym. Pominę tutaj udział piłsudczyków w życiu politycznym Polski podziemnej, bo już czas goni, także chciałbym jeszcze wskazać na koniec kilka celów badawczych, które zamierzałem zrealizować w pracy im poświęconej, ponieważ one wydają mi się charakterystyczne w badaniu dziejów wszystkich innych organizacji działających w podobnej skali jak piłsudczycy. Więc tutaj zależało mi przede wszystkim na opisaniu struktur organizacyjnych, określeniu zasięgu terytorialnego i liczebności, zaplecza technicznego wydawnictw, funkcjonowania drukarni i kolportażu, form łączności wewnątrz organizacji, środków finansowania działalności, ustalenie z jakich przedwojennych środowisk wywodzili się ich członkowie, funkcjonowanie w warunkach wyjątkowo brutalnej polityki okupacyjnej, odpowiedź na pytanie, na ile przyjęte formy organizacyjne okazały się skuteczne, na ile zachowywano po prostu zasady konspiracji. Wszystkie ugrupowania spoza czwórki uczestniczyły w walce z okupantem niemieckim o niepodległość, to jasne, ale równocześnie jednym z aspektów ich działalności była rywalizacja z innymi ugrupowaniami politycznymi podziemnej sceny politycznej w celu forsowania własnej wizji polityki polskiej i w tym celu oddziaływały one ideowo na społeczeństwo za pomocą publicystyki prezentowanej w wydawnictwach konspiracyjnych i właśnie przedstawienie, analiza tej publicystyki wydaje mi się również ważnym postulatem badawczym. W wypadku piłsudczyków najbardziej oryginalna treść tej publicystyki to jest ich refleksja dotycząca zagrożenia sowieckiego wobec niepodległości Polski, bardzo tu zbieżna z ideami prezentowanymi przez radykalne organizacje ruchu narodowego. Chciałem jeszcze kilka słów powiedzieć o bazie źródłowej, ale tutaj widzę, że już nie ma na to czasu, także już naprawdę na sam koniec o samym celu, jaki jest cel tej postulowanej przeze mnie konieczności prowadzenia badań nad życiem politycznym Polski podziemnej poza grubą czwórką, poza oczywistymi względami naukowymi, poznawczymi. To wynika i z tego, że pewne wydarzenia związane z funkcjonowaniem przynajmniej niektórych spośród tych organizacji miały swoje konsekwencje, stając się wydarzeniami o randze, która pozwala na wpisanie ich do każdego opracowania w sposób całościowy podejmującego dzieje Polskiego Państwa Podziemnego w Polsce w czasie II wojny światowej. No, mógłbym jeszcze długo na ten temat mówić, ale czas nieubłaganie się kończy, także bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję Markowi. Rzeczywiście te postulaty badawcze to oczywiście lista nie domknięta nigdy. Z samego referatu, przynajmniej z ostatnich zdań, można było wywnioskować, a i z wiedzy, która istnieje w dużej mierze wśród nas, także dzięki Markowi można dalej kontynuować zdecydowanie wątek, który można by nazwać przełamywaniem barier w czasie wojny.
przełamywanie barier między ugrupowaniami i środowiskami, które przed 1939 roku stanowiły zdecydowaną między sobą opozycję, a w czasie wojny obóz piłsudczykowski bądź też inne organizacje próbowały właśnie ze sobą wzajemnie rozmawiać, co jest pewnym ciekawym postulatem badawczym, jak przebrnięto przez przeszłość, która nie ciążyła, jak widać, aż tak bardzo. Mam tutaj na myśli oczywiście przede wszystkim radykałów narodowych i piłsudczyków, którzy byli oczywiście gotowi do utworzenia nawet wspólnej struktury podziemnej i jest to oczywiście bardzo ciekawy wątek badawczy. A teraz głos ma pan doktor habilitowany Jarosław Rabiński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który przybliży nam temat z jednej strony, można powiedzieć, że bardzo znany, bo w jakiejś mierze patronem tego Centralnego Komitetu była postać na emigracji, jedna z najwybitniejszych, czyli naczelny wódz i premier rządu polskiego, a z drugiej strony organizacja totalnie nieznana, bo być może nie odegrała takiej roli, jaką miała odegrać, czyli historia Centralnego Komitetu Organizacji Niepodległościowych. 20 minut nadal. Dziękuję bardzo. Postaram się pilnować czasu, panie przewodniczący, szanowni państwo. Postaram się zaprzeczyć tej tezie, która została przed chwilą wypowiedziana, o tym, iż podczas okupacji dawne podziały zanikały, bo działalność Centralnego Komitetu Organizacji Niepodległościowych zdaje się raczej świadczyć o tym, że te podziały polityczne, które istniały w Polsce przedwrześniowej, w II Rzeczypospolitej, one w jakiś sposób jednak zostały zakonserwowane i wpływały na kształt podziemia także w latach II wojny światowej. Przygotowując, pisząc książkę o stronnictwie pracy w czasie II wojny światowej, zetknąłem się z problematyką Centralnego Komitetu Organizacji Niepodległościowych i doszedłem do wniosku, że tematyka ta jest w gruncie rzeczy mało znana i postawiłem sobie pytanie, które chciałbym też tutaj zadać. Czy CEKON zasługuje na to, żeby być gdzieś tam spychany na margines, żeby wiedza o nim pozostawała na poziomie takim, że była to organizacja szkodliwa, rozbijacka, upolityczniona, a więc której działanie właściwie jest nieuprawnione w warunkach okupacji, czy też jednak była to organizacja, która zasługuje na dogłębne zbadanie i wydaje mi się przywrócenie jej należnej roli. Ja mam takie wrażenie, posługując się słowami czy terminem Normana Davisa o alianckim schemacie historii, to mam wrażenie, że pisząc o podziemiu polskim w latach II wojny światowej mamy do czynienia z taką perspektywą aliancką, to znaczy, że historia podziemia jest opowiadana przez tych, bazuje na źródłach tych, którzy zagospodarowali to podziemie. Ja oczywiście też zdaję sobie sprawę z tego, że posługując się językiem walki politycznej, językiem politycznym, czyli mówię o zagospodarowaniu jakiejś tam sceny politycznej, to jest trochę nieadekwatne, czy w dużej mierze nieadekwatne do rzeczywistości okupacyjnej, gdzie każda strona, czy każda organizacja walczyła w warunkach, działała w warunkach, kiedy za samą działalność niepodległościową groziła po prostu utrata życia lub też represje. Natomiast pewnym uproszczeniem, naiwnością, czy infantylnym podejściem byłoby zapomnienie o tym, że ta walka polityczna, ona nie zakończyła się, tylko że ona trwała. I rywalizacja, użyję jeszcze raz tego terminu, zagospodarowanie walki konspiracyjnej w kraju w pierwszych miesiącach okupacji, ta walka, która toczyła się między CEKON-em, o którym chcę mówić, a tworzącymi Służbę Zwycięstwu Polski, późniejszy ZWZ, późniejsza AK, ona w tych pierwszych miesiącach była dość spora. Podstawowe informacje na temat Centralnego Komitetu Organizacji Niepodległościowych. Uznaje się, że powstał 15 października 1939 roku, czyli powiedzmy 3 tygodnie po założeniu Służby Zwycięstwu Polski.
Ale są takie relacje, które mówią o tym, iż początków można by było szukać jeszcze we wrześniu roku 1939. Ja podchodzę do nich z dystansem, ponieważ chodzi tu o to, że w dniach 7 do 10 września, udając się na wschód, generał Sikorski przebywał w majątku teścia swojej córki w Osmolicach i tam miał spotkać się z kilkoma działaczami politycznymi i mowa była taka, że gdyby doszło do okupacji Polski, to ci działacze mieli zorganizować jakąś organizację podziemną. Wydaje mi się to naciągane z tego powodu, że w pierwszych dniach września trudno było mówić o tym, że Polska będzie okupowana. No, wydaje mi się, że to jest zbytnie wybieganie w przyszłość. Natomiast ze zdziwieniem, muszę powiedzieć, zapoznałem się z relacją generała Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, który w latach 50., ta relacja ukazała się w zeszytach historycznych z 81 roku, mówi o tym, tu jest cytat, w drodze za granicę Sikorski we wrześniu przekazał Świętochowskiemu swoje pełnomocnictwa i utrzymywał z nim stały kontakt, a więc nawet szef Służby Zwycięstwa Polski przyjął taką narrację, że Sikorski rzeczywiście już we wrześniu mógł jakieś pełnomocnictwa Świętochowskiemu przekazać. Przed powstaniem na pewno CEKON-u, nawet jeśli przyjmiemy za datę 15 października, nie bo to nie jest takie bez znaczenia, bo 27 września, czyli powstanie Służby Zwycięstwa Polski, jest uważane za początek Polskiego Państwa Podziemnego. Oczywiście wiemy, że pewne organizacje tworzone były wcześniej, ale tutaj gdyby się okazało, że mówimy gdzieś tam o pierwszej połowie, o pierwszej dekadzie września, no to oczywiście jakby ta chronologia wskazuje na korzyść Świętochowskiego. W każdym bądź razie jeszcze przed 15 października powstała taka organizacja, która nazywa się Organizacja Wojskowa po prostu, na czele której stanął Orzechowski, który przyjął pseudonim Longinus i w komendzie głównej tejże organizacji znalazły się takie postaci jak córka generała Sikorskiego Zofia Leśniowska, Ryszard Świętochowski, który był uczestnikiem tych rozmów wrześniowych, Jerzy Dunin-Borkowski, Andrzej Janiszek i Edward Biernacki, pseudonim Wilk. Po powstaniu CEKON-u na jego czele stali Ryszard Świętochowski, syn Aleksandra Świętochowskiego, człowiek, który był blisko związany z generałem Sikorskim, z jego inicjatywą Frontu Morsz. On był redaktorem między innymi naczelnym takich pism morzowych Odnowa, Zwrot, a więc człowiek bliski ideowo Sikorskiemu. On był przewodniczącym. Orzechowski był jego zastępcą do spraw wojskowych. W kierownictwie była Zofia Leśniowska. Zastępcami politycznymi byli Franciszek Kwieciński ze Stronnictwa Pracy i Tadeusz Szpotański z PPS-u. Ponadto wśród członków prezydium wymienia się takie postaci jak Marian Bożencki, były komendant główny Policji Państwowej i były wiceprezydent Warszawy, Norbert Barlicki i Adam Kuryłowicz z PPS-u, senator Leon Lempke, profesor Kazimierz Drewnowski, Tadeusz Sławiński, Romuald Tyczyński, Aleksander Olchowicz, Stefan Witkowski, postać kontrowersyjna, major Franciszek Julian Znamirowski, Jerzy Lgocki, Marian Kozielewski. To jest kierownictwo. Jakie organizacje udzieliły poparcia Centralnemu Komitetowi Organizacji Niepodległościowych? Tutaj wymienię niektóre spośród nazw, które już padły przed chwilą, zarówno jeśli chodzi o organizacje, nazwijmy to polityczne, jak i ich emanacje wojskowe, ich organizacje wojskowe. Całe Stronnictwo Pracy, to jest ewenement w Polskim Państwie Podziemnym, że jedna z partii Grubej Czwórki, czyli Stronnictwo Pracy całe, bez żadnej frakcyjności poparło Centralny Komitet Organizacji Niepodległościowych. Część czy frakcje Polskiej Partii Socjalistycznej, te związane z postaciami Norberta Barlickiego i Stanisława Dubois, Organizacja Narodowo-Radykalna ABC, frakcje Stronnictwa Ludowego związane z Kasperlikiem Rogowskim, Związek Polski Niepodległej, Racławice, Gwardia Obrony Narodowej, Związek Odbudowy Rzeczypospolitej, Organizacja Wojskowa Wilki, Polska Organizacja Zbrojna, Znak, Muszkieterowie, Tajna Armia Polska, Związek Czynu Zbrojnego, Kadra Polski Niepodległej, Wawel, Pobudka. To są takie organizacje, które byłem w stanie wypisać z jakichś tam szczątków informacji, tych paru akapitów, które w tej czy innej publikacji poświęcone są Centralnemu Komitetowi Organizacji Niepodległościowych. I teraz proszę Państwa,
Czy warto rozmawiać na temat CEKON-u? Czy była to organizacja, której warto poświęcić czas? Myślę, że tak. Są moim zdaniem cztery powody, które dają asumpt do bliższego przyjrzenia się tej organizacji, czy wręcz postawienia postulatu o próbę, o zbadanie po prostu, jak wyglądała organizacja, jak wyglądały wpływy Centralnego Komitetu Organizacji Niepodległościowych. Po pierwsze, to są więzy polityczne, czy więzy osobiste, które łączyły tą osobę numer jeden na emigracji, generała Sikorskiego. Na pewno taką postacią numer jeden był bezapelacyjnie w pierwszych miesiącach II wojny światowej, z członkami, z twórcami Centralnego Komitetu Organizacji Niepodległościowych. Tutaj bardzo mocno trzeba pamiętać o pozostawaniu Sikorskiego w opozycji wobec rządów przedwrześniowych i nawet o takim elemencie jak zadawnione urazy, pewne niechęci. Tu chodziło i o uczestnictwo w pogrzebie Piłsudskiego, o wiele innych kwestii. W każdym bądź razie Sikorskiemu zależało na tym, żeby w kraju pracę prowadzili ludzie, których był pewny. A pewny mógł być jedynie tych, których znał ze swojej wspólnej działalności, a więc w jakimś tam sensie wypróbowanych w bojach. I to odnosi się do postaci Świętochowskiego, ale też do Kwiecińskiego, Drewnowskiego, którzy byli członkami władz Stronnictwa Pracy. Poza tym trzeba pamiętać o tym, iż Służba Zwycięstwa Polski, późniejszy Związek Walki Zbrojnej, postrzegana była przez Sikorskiego jako organizacja stworzona przez Piłsudczyków. A jak pan profesor przed chwilą powiedział, Piłsudczycy w oczach społeczeństwa, ale także w oczach opozycji byli skompromitowani. Tutaj szczególną rolę jakby odegrało opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej przez marszałka Rydza-Śmigłego jeszcze w trakcie, czyli naczelnego wodza, jeszcze w trakcie, kiedy żołnierze polscy walczyli w tej wojnie. Więc jakby nie ważąc racji, prawda, tylko stwierdzenie samego faktu. Wódz naczelny opuścił swoich żołnierzy. I jeszcze jeden istotny element, jeśli chodzi o ten argument. Mianowicie wydaje się, że to zwrócenie uwagi Sikorskiego na ludzi, co do których mógł mieć całkowite zaufanie, było tym istotniejsze, że w pierwszych miesiącach wojny liczono na wojnę bardzo krótką. To znaczy liczono na to, że wojna potrwa tylko dopóty Niemcy nie zaatakują Francji. Wtedy Francja miała pokonać Niemcy, to było jakby oczywiste i jak najszybciej wracamy do kraju i wtedy co tam zastajemy? No organizację stworzoną albo przez ludzi nam bliskich, albo przez tych, których uważano za przeciwników politycznych. Więc to jest jakby pierwszy argument, czyli łączność personalna. Kwestia druga, wydaje mi się dość dobry barometr znaczenia, a mianowicie pieniądze, finanse. Świętochowski był wręcz określany jako skarbnik podziemia w pierwszych miesiącach. Jak się ocenia, od listopada 1939 roku do maja 1940 na jego ręce wpłynęło około 15 milionów złotych ze strony rządu emigracyjnego. To były największe pieniądze w ogóle, jakakolwiek organizacja uzyskała w czasie tych pierwszych miesięcy okupacji. Co więcej, jeśli uważnie się wczytamy w teksty zamieszczone choćby w Armii Krajowej w dokumentach, to widać tam skargi kierownictwa Związku Walki Zbrojnej czy Służby Zwycięstwa Polski o tym, że pieniądze dla nich przechodzą przez ręce Świętochowskiego. Więc to moim zdaniem dowodnie świadczy o tym, że w pierwszych tych miesiącach to jednak Świętochowski był uważany za ważną postać w podziemiu, skoro zarządzał tymi pieniędzmi. Trzecia rzecz. Wydaje mi się, choć to wydaje mi się najsłabszy jakby tutaj element tej mojej argumentacji, wspominam o nim, bo wydaje mi się, że warto to zbadać. Mianowicie łączność kurierska, która chyba w pierwszym momencie, według mnie, pierwsi kurierzy idą z emigracji przede wszystkim do Świętochowskiego i do CEKON-u, nie do Służby Zwycięstwa Polski. Jeszcze i znowu, uważna lektura depesz zawartych w Armii Krajowej w dokumentach pozwala, świadczy o tym, że rzeczywiście na początku ci kurierzy, nawet ci, którzy później wieszali psy na Świętochowskim, tacy jak na przykład Jerzy Szymański, Konarski, oni najpierw omijali szerokim łukiem generała Tokarzewskiego. Tokarzewski skarży się na to, można to wyczytać. Natomiast
Kontakt ze Świętochowskim, z innymi środowiskami był zachowany. Już nie wspominam nawet o misji Jana Karskiego, no bo on został posłany ze środowiska jakby Cekonu i do nich też miał wrócić. Fragment ze wspomnień Tokarzewskiego. Z końcem listopada, mowa o 1939 roku, trafiliśmy najpierw w Krakowie, a potem w Warszawie na ślad kuriera z Angers. Znaliśmy nawet jego pseudonim, Konarski. Nie mogłem zrozumieć, dlaczego wyraźnie uchyla się od dawanej mu ciągle możliwości zetknięcia się z nami. I wreszcie element czwarty, chyba najistotniejszy, ale też chyba najmniej zbadany źródłowo. Ja natknąłem się w każdym razie na jedno jakby potwierdzenie w materiale źródłowym tego stanu rzeczy, a mianowicie emisariusz Kazimierz Irane-Kosmecki, czyli Antoni, którego opinia o Cekonie i o biurze politycznym utworzonym przez Cekon w styczniu 1941 roku była negatywna, pisze o tym, że ludzie biura politycznego mają pisemne pełnomocnictwa rządu. On te relacje zdaje na początku 1941 roku i pisze, że biuro polityczne, następstwo po Cekonie, mają pisemne pełnomocnictwa rządu. Wydaje mi się, że te słowa wymagają po prostu zbadania. Więc jakby podsumowując, to są argumenty, które moim zdaniem świadczą o tym, że jest jakiś wycinek na początku polskiej konspiracji w czasie II wojny światowej, który traktowany jest po macoszemu, który nie został zbadany tak, jak na to zasługuje. Bo chciałbym, żebyśmy spróbowali odwrócić perspektywę. Patrzymy na Cekon z perspektywy zwycięzcy, czyli wiemy, że inicjatywa Świętochowskiego poniosła porażkę. Ale gdybyśmy spróbowali na to popatrzeć we wrześniu 1939 roku, wydawałoby mi się, tak sądzę, że to jest właśnie ta inicjatywa, która ma największe szanse powodzenia. Teraz dlaczego tak się nie stało? Dlaczego Świętochowski, dlaczego ta inicjatywa upadła? No, w zasadzie trudno powiedzieć na 100%. Można wskazać na pewne elementy, które powodują, że ona upadła. Więc po pierwsze wskazałbym uwagę na takie. Zwróciłbym uwagę na takie. Po pierwsze, Sikorski przyjął pewną postawę wyczekiwania. Myślę, że chwała mu za to. Nie podejmował pochopnej decyzji, obserwował, jak wyklaruje się życie polityczne, życie podziemne w kraju. A więc to oczekiwanie grało na niekorzyść Świętochowskiego, który chciał, żeby Sikorski natychmiast mianował go pełnomocnikiem rządu, mężem zaufania. Sikorski wyczekiwał. Druga rzecz, w październiku, 12 października, czy 11 właściwie, na emigrację przybywa generał Sosnkowski, któremu zostaje powierzona misja kierowania organizacją podziemną w kraju, oczywiście z Francji, ale on jest jakby komendantem głównym Związku Walki Zbrojnej. I Sosnkowski popierał inicjatywę generała Tokarzewskiego Karaszewicza, a nie Świętochowskiego. Także względy prywatne tu mogły odgrywać rolę, ale jakby to pomijam. W sensie politycznym mogło odegrać rolę to, że bardziej reprezentatywni przedstawiciele głównych partii politycznych, grubej czwórki, skupili się jednak przy służbie zwycięstwu Polski, przy Związku Walki Zbrojnej, a nie przy inicjatywie Świętochowskiego. Tu tylko Stronnictwo Pracy, które już w pierwszych miesiącach roku 40 zaczyna ewoluować też w kierunku jednak poparcia ZWZ-u. Wreszcie, to jest chyba powód najpoważniejszy, chociaż nie do końca tłumaczący sytuację, aresztowania liderów Cekonu. Co miesiąc jest ubytek ważnej postaci, czyli Orzechowski, aresztowany przez Niemców w lutym 1940 roku, Bożencki w marcu, Barlicki w kwietniu, Świętochowski w maju roku 1940. Po aresztowaniu Świętochowskiego w zasadzie następuje paraliż działań Centralnego Komitetu Organizacji Niepodległościowych. Co tutaj jest zagadkowe? Aresztowanie Świętochowskiego to jest pewna linia graniczna, ale Świętochowski udawał się do Francji, żeby wyjaśnić pewne nieporozumienia, które już były między nim a Sikorskim. A więc coś musiało się zacząć psuć już wcześniej. Pytanie co? To jest pytanie otwarte. Po wyjeździe i aresztowaniu Świętochowskiego prace
Centralnego Komitetu Organizacji Niepodległościowych kontynuowało biuro polityczne, które wyłoniło się z CEKON-u. Ono działało, była to działalność już efemeryczna, ono działało do momentu, w którym funkcję delegata rządu na kraj objął Cyryl Ratajski, czyli osoba powiedzmy bliska ludziom z biura politycznego z CEKON-u. I biuro polityczne wówczas przekazało Ratajskiemu zasoby finansowe biura politycznego i struktury, zwłaszcza struktury w zakresie łączności radiowej. Więc reasumując i podsumowując to, co powiedziałem, wydaje mi się, że przytoczone przeze mnie argumenty wskazują na konieczność podjęcia badań po prostu nad tym, jaka była rzeczywista rola Centralnego Komitetu Organizacji Niepodległościowych. Nie chciałbym, żeby CEKON był w jakimś sensie politycznym przeciwstawiany Związkowi Walki Zbrojnej, choć oczywiście istniał antagonizm, ale nie chodzi tu o antagonizm, tylko o podjęcie gruntownych, rzetelnych badań, na które ta organizacja, wydaje mi się, zasługuje. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję. Wydaje mi się, proszę Państwa, że nie ma cienia wątpliwości, że CEKON należy do tych inicjatyw podziemnych, które wymagają dalszego przebadania, nie tylko dlatego, że Świętochowski i ta główna część środowiska CEKON-u miała olbrzymie aspiracje i nadzieje, że ze względu na pozycję generała Sikorskiego staną się także w podziemiu strukturą wiodącą, niejako lepiącą wszystko, co w podziemiu zaczynało powstawać wokół skompromitowanej rzekomo personalnie struktury i osób. Tak się rzecz jasna nie stało z bardzo wielu powodów, ale to niewątpliwie inicjatywa szalenie ważna i ciekawa. Wydaje się, że w pewnym sensie kluczem do rozwiązania tej zagadki dotyczącej porażki CEKON-u jest nie tylko badanie wszystkich pozostałych poza stronnictwem pracy struktur tworzących CEKON, to też jest istotne, ponieważ te struktury były nieporównywalnie mniejsze i słabsze niż gruba trójka, w związku z tym specjalnie omijam stronnictwo pracy, tylko właśnie gruba trójka, które rzecz jasna w podziemiu odegrały dużo bardziej wiodącą rolę, a jednak wsparły de facto inicjatywę Tokarzewskiego. Natomiast drugim kluczem jest właśnie stronnictwo pracy, o którym za chwilę się więcej dowiemy, i z kolei postawa tutaj działaczy stronnictwa pracy, czyli tego rdzenia, fundamentu, można powiedzieć, władzy Sikorskiego nad szczególnie cywilną strukturą Polskiego Państwa Podziemnego. Myślę, że w tym kluczu znajdziemy też odpowiedź, czy część odpowiedzi na temat porażki CEKON-u. A zatem będzie dwugłos dotyczący szeroko pojętego środowiska stronnictwa pracy. Najpierw pan dr Krzysztof Małysa z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. Bardzo pana serdecznie witam, również dlatego, że osobiście chyba po raz pierwszy się widzimy, więc zawsze jak widzę nowego z mojej perspektywy naukowca, którego wcześniej osobiście nie poznałem, to tym milej się kłaniam i witam bardzo serdecznie. I temat pańskiego wystąpienia, myśl polityczna i społeczna Unii. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Jan Hoppe w swoich wspomnieniach pisał o spotkaniu ze Stefanem Jaraczem, na którym zgodzili się, że w obliczu demonicznego charakteru wojny powszechną reakcją musi być po pierwsze walka zbrojna, ale po drugie walka żywego słowa, batalia ludzi pióra. Dlatego, że wojna nie toczy się tylko o wpływy polityczne i gospodarcze, ale jest przede wszystkim walką człowieka o zdeptaną wolność wewnętrzną, o nowy, lepszy świat. I ta przesłanka stała się niemal motywem przewodnim Federacji Organizacji Narodowo-Katolickich Unia, założonej w 1940 roku, której powstanie Jerzy Braun upamiętnił słowami marszu.
Marsz, marsz Polacy, na podziw świata, w słońcu idei lśni królewski ptak, w huku odświętnym ręcznych granatów złączy nas w jedno święty Unii znak. Unia powstała na bazie mniejszych ugrupowań, takich jak Grunwald, Warszawianka, Nowa Polska, co niewątpliwie miało wpływ na linię programową, ale również i na organizację wewnętrzną samej Unii. Unia starała się budować swój program, odwołując się do wartości narodowych i katolickich, ale ścierało się w niej kilka ideowych nurtów, postulujących między innymi tutaj model socjalizmu chrześcijańskiego, co widoczne było u Kazimierza Studentowicza, czy program społeczno-ekonomiczny oparty o doktrynę społeczną Kościoła, któremu patronowali chociażby Stanisław Bukowski czy Ludwik Górski, aż po braunowskie inspiracje mesjanizmem Józefa Henewrońskiego i poglądami Stanisława Brzozowskiego i Cypriana Norwida. Tezy programowe Unii w rzeczywistości odzwierciedlały pluralizm poglądów w organizacji, niemniej jednak udało się jej ideologom wypracować pewien zwarty projekt zmian życia polityczno-gospodarczego państwa, a szczególny wpływ na programowe oblicze miał Jerzy Braun, szef Rady Programowej, wokół którego skupiła się też grupa jeszcze przedwojennego Instytutu Mesjanicznego z Czesławem Jastrzębiec-Kozłowskim. Podstawą programową Unii były zasady ideowe Nowej Polski, opracowane jeszcze w 1940 roku w mieszkaniu Juliusza Brauna w Milechowach w Górach Świętokrzyskich. I pierwszy punkt dekalogu Nowej Polski brzmiał: Nowa Polska powinna być państwem prawdy. I tutaj słowa, że celem moralności jest mesjaniczność, czyli właśnie budowanie przez naród Królestwa Prawdy, stały się następnie wytycznymi programu Unii. Unia bowiem określała się jako ruch powszechności narodowej, który będzie realizować zasady połączenia polityki z moralnością. Konstanty Rega-May już w opublikowanym po wojnie artykule Nieznane aspekty polskiego ruchu oporu wymienił cztery główne zasady unionizmu: uniwersalizm, personalizm, ideokracja, czyli rządy prawdy, i konieczność stosowania prawa moralnego w polityce. Podstawowe zasady unionizmu sformułował Jerzy Braun w światopoglądowych podstawach unionizmu powstałych u progu 1940 roku. Dla unionistów szczególnie dwa podmioty miały znaczenie: jednostka i naród. Naród jako dynamiczna wspólnota połączona przez język, tradycje, zwyczaje i misję dziejową, natomiast od jednostki miało zacząć się duchowe odrodzenie wyrażane w formułach o unii człowieka z Bogiem, człowieka z człowiekiem, człowieka z narodem, których istota zasadzała się na stosowaniu tych samych praw, zasad w życiu prywatnym, jak i publicznym. Oczywiście wojna nadawała szczególne znaczenie problemowi Unii, narodu z narodem. Patrząc z innej perspektywy, można by było powiedzieć, że program Unii był de facto odpowiedzią na obawy społeczeństwa tamtego okresu. Przede wszystkim, no, upraszczając i uogólniając, to był lęk przed wojną. Społeczeństwo, po drugie, to był lęk przed biedą. Zdawano sobie sprawę, że społeczeństwo polskie było biedne, a wyjdzie jeszcze biedniejsze po wojnie. W związku z tym tutaj pojawiały się postulaty pewnych reform w dziedzinie gospodarczo-społecznej, które miały ten problem zminimalizować. I po trzecie, to był lęk przed sąsiadami, przed Związkiem Sowieckim i Niemcami. Zacznę od programu gospodarczego Unii. On został wypracowany stosunkowo późno, już na łamach reformy i słowa, które było co prawda pismem Stronnictwa Pracy, niemniej jednak unioniści wywierali na to pismo przemożny wpływ. Ten program gospodarczy bazował na zasadach wynikających z nauki społecznej Kościoła, wyrażonych chociażby w encyklika Rerum Novarum Quadragesimo Anno, ale nie ograniczał się do akceptacji stawianych tam tez.
Za podstawę gospodarki unioniści co prawda uznawali własność prywatną, ale nie wykluczali możliwości poddania jej kontroli państwowej, odwołując się przy tym do pewnych rozwiązań o charakterze wręcz socjalistycznym. Tego typu rozwiązania były pomysłem przede wszystkim Kazimierza Studentowicza, o którym Hoppe pisał, że zapatrzony we wzorce pierwszych gmin chrześcijańskich pragnął budować nowy model socjalizmu. Inni unioniści, jak chociażby Braun, nawet jeśli nie szli tak daleko w swoich postulatach, to obce im było absolutyzowanie własności prywatnej. Wprawdzie dostrzegali w niej zasadniczy bodziec rozwoju gospodarki, kultury, czynnik ograniczający bezrobocie, a ich poglądy na temat własności znalazły odbicie w konkretnych zaleceniach, jak reforma rolna, stworzenie dużej ilości średnich gospodarstw. Niemniej podkreślali, że własność prywatna, nie poddana żadnej kontroli ze strony państwa, może przerodzić się w narzędzie ucisku i niesprawiedliwości społecznej. Zalecali wprowadzenie polityki dystrybucyjnej przez państwo, które ograniczałoby nadmierne rozwarcie między nożyc między bogatymi i biednymi. I tutaj plan ten miał być realizowany między innymi poprzez przymus inwestycji nadwyżek czy zasadę pomocniczości. Unioniści występowali zarówno przeciwko socjalizmowi, jak również sceptycznie odnosili się do ustroju kapitalistycznego. Kapitalizm dla nich był symbolem takiego prymitywnego materializmu, odwrócenia się od właściwej hierarchii wartości, gdzie zysk został wyniesiony do rangi głównego celu, a praca przestała być zajęciem twórczym, rozwijającym wszechstronnie człowieka. W efekcie nastąpiło osłabienie, a nawet zanik kultury etycznej. Społeczeństwo liberalne to społeczeństwo konkurencyjne, w którym nie ma miejsca na wspólnotę. Ona została zastąpiona przez współzależność. Jest to ustrój, gdzie właściwie wyłączona została spora grupa społeczna od udziału w ekonomii. I wykluczając socjalizm i kapitalizm jako systemy prowadzące różnymi drogami do zniewolenia pracowników, ideolodzy Unii opowiadali się za stworzeniem narodowej gospodarki indywidualnej, urzeczywistniającej ideały sprawiedliwości społecznej. W miejsce wolnej konkurencji Studentowicz proponował uregulowane współzawodnictwo, partnerstwo społeczne, gdzie pracownicy i pracodawcy wzajemnie regulują stosunki pracy. Unia w zasadzie stała na stanowisku korporacjonizmu. Uważali oni takie współdziałanie pracowników i pracodawców za niezbędne dla zapewnienia postępu harmonijnego rozwoju jednostki, łagodzenia konfliktów społecznych. Braun uważał wręcz, że koncepcja ta pozostanie podstawą narodowego samorządu społeczno-gospodarczego i kulturalnego. Nawet jeśli część środowisk politycznych uważała ten system za antydemokratyczny, narzucający przymusowe zrzeszanie pracodawców i pracobiorców we wspólne stowarzyszenia. O ile jednak dla Zofii Kossak-Szczuckiej wdrażania zasad katolickiego korporacjonizmu miało być poprzedzone odrodzeniem moralnym, dla Brauna istotna była koncepcja solidaryzmu społecznego, stapiania się klas społecznych. Tutaj nie mam już czasu na rozwijanie tego wątku ekonomicznego, więc przejdę do właściwie drugiego takiego istotnego elementu unionistów, mianowicie zapatrywania ich na wojnę. Dlatego, że oni postrzegali wojnę jako odwrócenie się ludzkości od zasad moralnych, albo efekt odwrócenia się ludzkości od zasad moralnych, takiej postępującej degradacji cywilizacyjnej. Dla nich w praktyce Europa, która odrzuciła ideały niegdyś kształtujące jej życie, zagubiła uniwersalną ideę. Pogrążyła się na tyle,
w kryzysie, że nie wystarczy już spełnienie takiego Birdiajewskiego marzenia o nowym średniowieczu, powrocie do mistycyzmu, kontemplacji, ale potrzeba jest czynu, do którego niegdyś wzywał August Cieszkowski, czyli potrzeba budowy nowego ładu społeczno-politycznego opartego na sprawiedliwym, dobrym prawie, bo wypływającym z boskich praw moralnych. Unioniści nie byli przy tym katastrofistami, bo oni wierzyli, że na gruzach starego świata wyłoni się nowy, oparty na nowych fundamentach ideowych. Wojna, która rozpoczęła się o materialne cele, może przerodzić się w bój o idee. Państwa, które były organizacjami przemocy, mogą przerodzić się w organizacje kultur narodowych, a współzawodnictwo we współdziałanie. Z drugiej strony unioniści traktowali też wojnę jako walkę ustrojów demokratycznego z totalnymi. Nie znaczy to, że te oba ustroje ujmowali w taki dychotomiczny schemat dobry-zły. Wielokrotnie podkreślali, że demoliberalizm przyczynił się do powstania różnego typu totalizmów, fałszywych doktryn, które zostały obnażone przez wojnę. Z drugiej strony sama demokracja nie została uznana przez nich za złą zasadę, przynajmniej w sensie proceduralnym, ale ustrój cierpiący na moralną awitaminozę. W końcu to demokracja miała stać się podstawą powojennego państwa. Unioniści uważali natomiast, że pewne formy demokracji przeżyły się. Zbyt liberalna ordynacja wyborcza doprowadziła do rozbicia społeczeństwa, braku reprezentatywności, nadmiernej zależności parlamentu od grup interesu. Zasada egalitaryzmu pomijała zróżnicowane predyspozycje, zdolności jednostek. Co najistotniejsze, demokracja do tej pory koncentrowała się na materialnym aspekcie życia społecznego, starając się wypracować pewne standardy w zakresie mechanizmów podejmowania decyzji, gwarancji praw jednostki. Reguły tworzenia tego porządku demokratycznego opierały się co wprawdzie na prawie, ale nie w pełni odwoływały się do świadomości moralnej obywateli. I receptą miał być chrystianizm dopełniony w praktycznym życiu politycznym i społecznym. Demokracja, zdaniem unionistów, musi oprzeć się na zasadzie sprawiedliwości, podstawowej zasadzie moralnej, której istotą jest stworzenie warunków odpowiadających godności człowieka, zapewniających każdemu swobodny duchowy rozwój w myśl biblijnej przesłanki. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a reszta będzie wam przydana. Jako że państwo ma stać na straży praw moralnych i zabezpieczać ład społeczny, koniecznym warunkiem stanie się ponowne uświęcenie niejako władzy, podniesienie jej autorytetu. I tutaj ten postulat oparcia życia społecznego na zasadach moralności chrześcijańskiej pociągał też za sobą wnioski dotyczące roli Kościoła i religii katolickiej w państwie, bo oczekiwano, że to właśnie Kościół jako instytucja najbardziej do tego predysponowana będzie odpowiedzialna za wychowanie młodego pokolenia. I temu aspektowi szczególnie wiele uwagi poświęciła grupa unionistów ze Stanisławem Bukowskim. Proponowany przez unionistów model ustrojowo-polityczny był bliski maritenowskiej koncepcji demokracji personalistycznej. Naród ma służyć prawdzie, naród tutaj, demokracja musi mieć taki charakter wspólnotowy, stwarzać równość szans, państwo ma być właściwie takim państwem dopełnionych praw moralnych i gwarantem zachowania tego kierunku miał być samorząd kultury, a przede wszystkim czwarta władza, tak zwana straż praw, która byłaby niezależna, dożywotnia,
składająca się z ludzi o nieposzlakowanej opinii, która byłaby jednocześnie takim usankcjonowanym konstytucyjnie głosem opinii i sumieniem zbiorowym. Unioniści zakładali, że w państwie oczywiście będzie funkcjonować Sejm i Senat, ale Senat miał być reprezentantem poszczególnych korporacji zawodowych, stowarzyszeń, samorządów i wyznań religijnych. I ten odmienny sposób powoływania izb zdaniem unionistów spowoduje, że rola Senatu nie będzie ograniczała się jedynie do opóźniania procesu ustawodawczego. Jeśli chodzi o wybory do Sejmu, to odrzucano proporcjonalność na rzecz systemu większościowego, argumentując to potrzebą stabilizacji politycznej i przejrzystości programowej. Sejm, jak pisał autor zagadnień programowych, jest organem państwowym, a nie panoptikum, w którym muszą zasiadać wszystkie odmiany flory i fauny politycznej. Władza wykonawcza miała należeć natomiast do... Proszę? Tak, że to jest aktualne. Władza wykonawcza miała spoczywać w ręku naczelnika państwa, który w razie różnicy zdań między obiema izbami pełniłby rolę arbitra, posiadał też prawo rozwiązania obu izb. Z kolei parlament miał dysponować wotum nieufności wobec rządu, ale mógł zastosować to wotum nieufności tylko raz w roku, żeby nie destabilizować jednak pracy władzy wykonawczej. I wreszcie trzecie zagadnienie, ten lęk przed wojną. Dlatego, że tutaj unioniści uważali, że skoro zasady samostanowienia narodów czy równowagi politycznej nie były wystarczającym hamulcem, by powstrzymać wybuch II wojny światowej, to należy zastąpić je innymi kryteriami, na przykład misji dziejowej, jawności celów, podziału przeznaczeń historycznych. I Unia wysunęła koncepcję Federacji Europy Środkowej, w skład której miały wchodzić Polska, Czechosłowacja, a później kolejno dołączać Węgry, Rumunia, Jugosławia, Grecja, Ukraina, Białoruś, Litwa. Oczywiście Unia Środkowoeuropejska miała być tylko jedną z kilkunastu Unii, bo wyobrażano sobie powstanie Unii Panarabskiej, Skandynawskiej, Północnoamerykańskiej, Południowoamerykańskiej, a finalnym efektem będzie tutaj Unia Światowa, stąd to wyróżniało unionistów od postulatów chociażby takiej paneuropy, a z drugiej strony postulatów organizacji narodowych, które raczej Unię Środkowoeuropejską postrzegały jedynie jako element tutaj przeciwwagi dla Niemiec czy Rosji. Polska miała przewodniczyć tej Unii Środkowoeuropejskiej z racji kultury, tradycji, ale z drugiej strony unioniści wyraźnie podkreślali, że to, że naród polski ma być zaczynem rewolucji moralnej, nie oznacza jego wyniesienia ponad inne narody. I tutaj kończąc właściwie te rozważania, chciałem powiedzieć, że Unia była rzeczywiście fenomenem w tym okresie II wojny światowej, już niezależnie od tego, jak spojrzymy, jak ocenimy te postulaty, na ile one były realne, bo tutaj sami unioniści zdawali sobie sprawę, że gdyby je poddać takiej dyskusji, to wiele z tych postulatów zostałoby ocenione jako nierealne. Niemniej jednak unioniści wywarli ogromny wpływ na kulturę tego okresu. Już nie będę tutaj konkretnych przypadków omawiał, ale warto sobie też zdać sprawę, że unioniści to było pokolenie ludzi już dojrzałych, mających wypracowaną pozycję w świecie kultury i nauki. I to oni właściwie tutaj stawiali sobie za cel z jednej strony wychowanie pokolenia Kolumbów, a z drugiej strony odkrywanie tego pokolenia dla przyszłych pokoleń, tak jak to miało miejsce w przypadku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
właściwie jego twórczość znamy dzięki Kazimierzowi Wyce i to spotkanie ich w 1942 i później rok później w miesięczniku literackim 1943 artykuł Wyki, recenzja i umieszczenie kilku wierszy Baczyńskiego, no właściwie tutaj odegrał bardzo istotną rolę w propagowaniu jego twórczości. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, bez wątpienia unioniści to jedna z ciekawszych struktur i inicjatyw podziemnych. Można powiedzieć, że z punktu widzenia liczebności niesamowicie elitarna i jeszcze może mniejsza niż te, o których była do tej pory mowa i stąd też autor nie próbował nawet nam policzyć unionistów, bo można byłoby szybko dojść do wniosku, że nie będzie to garstka. Natomiast bez wątpienia intelektualnie jedna z najciekawszych grup podziemnych ze względu na swój jakościowy skład, a co więcej, było to ugrupowanie, które w dużej mierze bądź konsumowało, bądź właśnie szło zdecydowanie do przodu w przemyśleniach, które albo równolegle, albo dopiero dużo później staną się też przemyśleniami innych środowisk, które jakby jeszcze nie dojrzały, że w zasadzie z unionistami jest im po drodze. Myślę tutaj choćby o przedstawicielu Obozu Narodowego i Młodych, czyli o Wiesławie Chrzanowskim i tej całej grupie młodzieży narodowej, która z unionistami da późniejszym stronnictwem pracy, ale właśnie z tą częścią ludzi spotka się w późniejszym Tygodniku Warszawskim i cała w zasadzie nauka społeczna Kościoła równolegle niejako filtrowana przez doktrynę nacjonalizmu, po wojnie spotka się z tym filtrem, który wypracowała Unia, czyli filtrem personalizmu. I w ten sposób spotkały się dwa ugrupowania, czy dwa środowiska intelektualnie szalenie ciekawe, narodowcy i chrześcijańscy demokraci, którzy pozornie nie mieli sobie nic do powiedzenia, bo przez dwa albo trzy nawet pokolenia się potwornie kłócili, w sensie kłótni czysto politycznej, a okazało się, że mają ze sobą bardzo dużo wspólnego. Gdyby Jerzy Braun przeczytał do końca na przykład Adama Doboszyńskiego Gospodarka Narodowa z 1934 roku, to by odkrył, że i z nim mu jest bardzo po drodze, choć jeszcze tego wtedy nie wiedział ani jeden, ani drugi, podobnie jak Adam Doboszyński jako autor Międzymorza, czyli właśnie koncepcji Federacji Środkowej Europy i unioniści jako twórcy koncepcji też budowania środkowej Europy. A zatem znowu to podziemie w okresu II wojny światowej jawi nam się także jako przestrzeń, w której odbywa się bardzo ciekawy rozwój myśli polskiej politycznej, ideowej, gospodarczej w warunkach rzekomo najmniej sprzyjających takiemu procesowi, a okazuje się, że niekoniecznie. I jako ostatni głos w tej części bardzo proszę pan Marek Handerek, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, Biura Edukacji Publicznej w Warszawie w centrali, a więc pracujemy pokój w pokój, a temat jego wystąpienia to wchłonięcie czy przejęcie Unia i Stronnictwo Pracy po połączeniu, w pewnym sensie ciąg dalszy, choć nie do końca, sądząc po tytule. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Szanowni państwo, na początku pozwolę sobie, póki pamiętam, od razu próbować sprostować pewną część wypowiedzi pana profesora Żaryna. Składa się tak, że przygotowuję bardzo powoli, ale jednak monografię poświęconą Unii i muszę zaprotestować od razu, że wcale nie była ona taką nieliczną organizacją, to zależy w którym momencie jej dzieje rozpatrywać. Dopóki dysponowała oddziałami zbrojnymi, czyli do 1942 roku, no to było kilkanaście tysięcy osób w sumie. Będę również tutaj wspominał o momencie połączenia z SP,
Wtedy to Stefan Kaczorowski szacował, że w Unii w roku 1943 było przynajmniej 1000 osób, które można zaliczyć do polskiej inteligencji, więc no nie była to jednak taka mała organizacja. Ale to tak tylko tytułem od razu drobnej polemiki. Natomiast przechodząc już do właściwego tematu, który sformułowałem w taki sposób nieco prowokacyjny, mam bowiem wrażenie z lektury dotychczasowych opracowań dotyczących przede wszystkim Stronnictwa Pracy, ale także w każdym z nich siłą rzeczy Unia się pojawia, że no, Unia w pewnym momencie jest tam traktowana właśnie jako taka organizacja, która na etapie swojej działalności została włączona do Stronnictwa Pracy. Jej działacze rzeczywiście, co się podkreśla, byli to ludzie w dużej mierze wybitni, którzy mieli jakiś tam wpływ na to Stronnictwo Pracy, no ale właśnie od momentu połączenia, od lutego 1943 roku, jakby ta Unia jest już marginalizowana, ci ludzie są traktowani przede wszystkim jako działacze Stronnictwa Pracy. Tymczasem z moich badań wyraźnie wynika, że to wyglądało wszystko nieco inaczej, to znaczy Unia rzeczywiście z jednej strony działała w ramach Stronnictwa Pracy, ale z drugiej strony jednocześnie realizowała wiele inicjatyw jakby niezależnie od tego stronnictwa. Śmiem nawet twierdzić, co będę chciał także tutaj udowodnić, że to połączenie ze Stronnictwem Pracy, to czasami u niektórych autorów było tak delikatnie sygnalizowane, było połączeniem ze strony Unii taktycznym dla zrealizowania swoich własnych celów. Więc jeśli chodzi o tło, o to, dlaczego Unia dążyła do połączenia się ze Stronnictwem Pracy, czy odwrotnie, dlaczego Stronnictwo Pracy dążyło do połączenia z Unią i dlaczego do tej fuzji doszło. Więc z założenia Unia była organizacją, no sama jej nazwa wskazuje, nastawioną na to, żeby poszerzać kręg swoich i działaczy, a także odbiorców swojej ideologii. Mój poprzednik, pan doktor, dość szeroko zarysował program Unii, więc ja już nie będę się nad tymi sprawami tutaj skupiał, ponieważ nie ma czasu. Niemniej jednak Unia od początku swojego istnienia poszukiwała dalszych pól ekspansji swojej ideologicznej i włączania kolejnych osób i środowisk w obręb swoich wpływów. Prowadziła rozmowy z mniejszymi i większymi organizacjami, także z organizacjami z tak zwanej Wielkiej Czwórki, więc były rozmowy ze Stronnictwem Narodowym, były rozmowy ze Stronnictwem Ludowym. Jedne i drugie z różnych względów nie zakończyły się sukcesem, między innymi dlatego ze Stronnictwem Narodowym, że Unia wyraźnie odczuwała, że stronnictwo właśnie będzie dążyło do zmajoryzowania Unii po połączeniu, do właśnie wchłonięcia i traktowania jej dawnych działaczy jako już teraz tylko i wyłącznie ludzi Stronnictwa Narodowego. A jeśli chodzi o Adama Dobożyńskiego, od razu też się odwołam do drugiej uwagi pana profesora, to on rzeczywiście już po wojnie, gdy wrócił do Polski, szukał kontaktu ze Studentowiczem i z Braunem, spotkał się ze Studentowiczem i wyrażał tam w pewnym sensie żal, że Unia połączyła się właśnie ze Stronnictwem Pracy, a nie ze Stronnictwem Narodowym, ponieważ jak pan profesor zauważył, no dostrzegał wiele tych ideologicznych zbieżności. Niemniej jednak nie powiodły się te rozmowy ze Stronnictwem Narodowym, ze Stronnictwem Ludowym. Doszło natomiast do połączenia ze Stronnictwem Pracy. Przy okazji moich badań udało mi się dotrzeć do kilku dokumentów, które jakby rzucają nowe światło na te negocjacje, ponieważ w literaturze właściwie istnieje tylko informacja, że doszło do połączenia 13 lutego, ale kiedy i dlaczego te rozmowy się zaczęły, trudno szukać takich informacji. Natomiast udało mi się ustalić, że one były prowadzone w pierwszej kolejności w Krakowie już zimą 1942 roku, czyli właściwie rok te negocjacje z długimi przerwami trwały. I wszystko wskazuje na to, a przynajmniej dwa niezależne od siebie źródła, że ta inicjatywa wyszła nie ze strony Unii, tylko nawet ze strony Stronnictwa Pracy. Stronnictwo Pracy w tym momencie było osłabione licznymi aresztowaniami z przełomu 1941-1942 roku.
tam około 200, może nawet więcej działaczy zostało aresztowanych, znaczna część z nich zginęła. I Braun, Jerzy Braun, przewodniczący Unii, już po wojnie, rozmawiając czy nieco opowiadając o Unii swoim współwięźniom, twierdził, że to właśnie ze strony Stronnictwa Pracy wyszła taka inicjatywa, żeby rozmawiać o połączeniu. I jakby niezależnie od niego w taki sam sposób relacjonował to Stanisław Bukowski, czyli czołowy działacz Stronnictwa Pracy w Krakowie. Bukowski nawet to doprecyzował, ponieważ on był przewodniczącym Okręgu Krakowskiego Unii, więc on brał udział w tych pierwszych rozmowach ze Stronnictwem Pracy jeszcze w 1942 roku. I on wręcz wskazał postać, która była inicjatorem. Był to ksiądz Witold Kaszubowski, który był członkiem zarządu wojewódzkiego SP w Krakowie. Jednocześnie Kaszubowski w pewnym momencie, tutaj nie mam dokładnej informacji, został także członkiem Unii, ponieważ dostrzegał, że są znaczne podobieństwa programowe i jako członek obu organizacji naciskał na to, czy wywierał nacisk na swoich współpracowników, żeby te rozmowy zapoczątkować. I rzeczywiście zimą 1942 roku w Krakowie takie pierwsze rozmowy były prowadzone. Później przeniesiono te negocjacje do Warszawy, gdzie znajdowały się kierownictwa obu organizacji, ponieważ stwierdzono, że to władze obu organizacji powinny takie ważne decyzje podejmować. Te negocjacje trwały długo także ze względu na ten konflikt wewnętrzny w ramach SP, czyli niesubordynację Zygmunta Felczaka, która doprowadziła ostatecznie do jego wystąpienia i powstania tak zwanej grupy zrywu. Jak już się udało trochę tą sytuację wewnątrz SP unormować, wrócono do tych negocjacji i ostatecznie zaowocowały one tym, że 13 lutego 1943 roku ta umowa połączeniowa została podpisana. Tak jak wskazałem, Stronnictwo Pracy było osłabione aresztowaniami, więc potrzebowało nowych kadr. Z drugiej strony sami działacze już Stronnictwa Pracy we wspomnieniach podkreślali, że słabością stronnictwa był brak inteligencji, a tą inteligencję właśnie posiadała, czy największą grupę inteligencji posiadała Unia i o tym 1000 działaczy, których możemy zaliczyć właśnie do tej warstwy społecznej, określanej jako inteligencja, taką liczbę wskazywał działacz SP Stefan Kaczorowski, więc to nie jest tak, że unioniści sami sobie jakoś zawyżali te liczby, tylko wręcz ich partnerzy z SP to znaczenie inteligencji unijnej podkreślali, więc to też była korzyść dla SP, które było przede wszystkim partią bazującą na drobnomieszczaństwie, że wraz z połączeniem się z Unią zyskali oni ten swoisty zastrzyk, jeśli chodzi o inteligencję. Natomiast jeśli chodzi o Unię, po co Unii było połączenie ze Stronnictwem Pracy i dlaczego ja uważam, że ona zrobiła to ze względów taktycznych? Przede wszystkim dlatego, że Stronnictwo Pracy należało do grubej czwórki, a więc miało współdecydowało o kształcie tak zwanego polskiego państwa podziemnego, więc połączenie ze Stronnictwem Pracy dawało możliwość unionistom wpływania na te najważniejsze sprawy, jakie działy się w polskim podziemiu. A z drugiej strony była to partia w ramach grubej czwórki najsłabsza, najmniej liczna i z najkrótszą tradycją, więc właśnie najmniej niebezpieczna dla Unii, to znaczy najtrudniej byłoby takiemu Stronnictwu Pracy całkowicie uzależnić od siebie działaczy unijnych. Więc ze wszech miar ta decyzja z punktu widzenia Unii była korzystna. Umowa połączeniowa mówiła o tym, że unioniści zyskują 1/3 miejsc w zarządzie głównym Stronnictwa Pracy, więc od razu 3 unionistów, to znaczy Braun, Hoppe i Studentowicz, weszli do zarządu, z zarządu głównego Stronnictwa Pracy. Ponadto Stanisław Bukowski, który jak mówiłem był jednym z tych, który pierwsze rozmowy w Krakowie prowadził, został od razu nie tylko kontynuował swoją działalność jako przewodniczący Okręgu Unii w Krakowie, ale także został przewodniczącym zarządu wojewódzkiego SP w Krakowie.
Dalej, jeśli chodzi o to, w jaki sposób Unia szybko zyskiwała wpływy wewnątrz Stronnictwa Pracy, więc ustalono formalnie, że Unia nie zajmuje się szeroko rozumianą polityką, ale będzie się skupiała na działalności ideologicznej, wychowawczej i Unia to wykorzystywała, to znaczy zaczęła szybko organizować, można powiedzieć, wewnętrzne szkolenia dla działaczy SP, w trakcie których zapoznawała ich ze swoją ideologią. Miała do tego przygotowany aparat, już od kilku lat właściwie takie szkolenia były prowadzone wewnątrz samej Unii. Teraz ci ludzie, nazywani prelegentami, zaczęli także szkolić działaczy Stronnictwa Pracy w całej Polsce, to znaczy wszędzie tam, gdzie Stronnictwo Pracy posiadało swoje komórki. Następna sprawa. Dość szybko unioniści przejęli wpływ na główny organ prasowy stronnictwa, jaką była Reforma. Z rąk Kaczorowskiego redagowanie Reformy przejął Jan Hoppe. I to, o czym powiedziałem, wymieniając ten główny cel przystąpienia do Stronnictwa Pracy, czyli wpływy we władzach Polskiego Państwa Podziemnego. Tu można by o tym wszystkim mówić dłużej ze względu na ograniczony czas. Chciałbym tylko w ramach przypomnienia podkreślić, że przewodniczący Unii, czyli Jerzy Braun, po aresztowaniu Kazimierza Pużaka został przewodniczącym Rady Jedności Narodowej. Po Stefanie Korbońskim został pełniącym obowiązki delegata rządu RP na kraj. I to on właściwie jest współtwórcą w dużej mierze testamentu Polski Walczącej. Więc ten wpływ był naprawdę ogromny. Można by jeszcze więcej takich przykładów, gdzie unioniści odcisnęli swoje piętno w ramach funkcjonowania Polskiego Państwa Podziemnego, wskazać. Jeśli zaś chodzi o dalej zdobywanie wpływów w Stronnictwie Pracy, jeśli chodzi o program Stronnictwa Pracy, gdy te negocjacje się rozpoczynały, Unia w pewnym sensie zarzuciła swoich interlokutorów ze Stronnictwa Pracy ogromną liczbą opracowań różnego rodzaju zagadnień, ponieważ ci inteligenci byli zaangażowani w wypracowywanie programu i na okres wojny, i na czas powojenny. SP mogło ze swojej strony zaprezentować wyłącznie program ośmiopunktowy z roku 1937. W trakcie wojny do momentu połączenia z Unią nowego programu Stronnictwo Pracy nie przygotowało. Nad tym programem zaczęli pracować przede wszystkim właśnie unioniści już po połączeniu i taki program został wydrukowany w Krakowie 1 grudnia 1944 roku jako program Stronnictwa Pracy, ale Jerzy Braun rok później, pisząc list do Episkopatu Polski, później jeszcze wspomnę o tym liście, podkreślił, że program został stworzony przez unionistów. I zresztą jak się przyjrzeć temu programowi, to jest tam wiele takich wątków, których wcześniej nie było w programie Stronnictwa Pracy, a jeśli się właśnie porówna z różnymi opracowaniami unijnymi, to wyraźnie widać, które części zostały przez Unię czy przez unionistów wprowadzone, które są nowatorskie, więc są oczywiście te wątki mesjanistyczne, szczególnie charakterystyczne dla rozważań Brauna, mówiące o tym, że Polska ma określoną misję, czyli pielęgnowanie cywilizacji zachodniochrześcijańskiej, właśnie ten wątek cywilizacyjny, który Unia przejęła od Feliksa Konecznego, zresztą z Feliksem Konecznym niektórzy unioniści w trakcie wojny się kontaktowali, nawet opublikowano fragment jednej z jego książek, którą opracowywał wówczas, opublikowano na łamach Narodu, więc te wątki konkurencji między cywilizacjami, misji cywilizacyjnych także Unia wprowadziła do programu. Jest tam mowa także o bloku środkowoeuropejskim. Stronnictwo Pracy co prawda już wcześniej też miało taki program, niemniej tutaj w tym programie on już został określony wprost jako unijny blok państw, więc już jest wprowadzone hasło, że ten blok środkowoeuropejski ma być Unią. I jeszcze znacznie więcej można by wskazywać tych motywów w programie SP z roku 1944, które są wyraźnie wypracowane tylko i wyłącznie przez unionistów. I jeśli chodzi o tą ewolucję Stronnictwa Pracy pod wpływem unionistów, to nie tylko w ramach programu one się uwidoczniły i nie tylko zaświadczali o nich sami unioniści czy działacze Stronnictwa Pracy, ale także obserwatorzy zewnętrzni, więc
To, że stronnictwo pracy znacznie zaczęło się zmieniać pod wpływem działaczy Unii, przebija na przykład z niektórych raportów przygotowywanych w ramach delegatury rządu. I tuż po połączeniu, więc jeszcze na początku roku 1943, w jednym z raportów napisano, że bez wątpienia połączenie ze stronnictwem pracy ułatwi Unii funkcjonowanie w niepodległej Polsce, więc dostrzegano to, że Unia faktycznie może traktować SP taktycznie po to, żeby zdobyć wpływy. Rok później, czyli na początku roku 1944 w innym raporcie jest mowa o tym, że działacze Unii po połączeniu ze stronnictwem pracy mają ogromny wpływ na funkcjonowanie stronnictwa pracy do tego stopnia, że działacze dawnej Narodowej Partii Robotniczej utyskują na zunionizowanie stronnictwa, czyli ta lewica SP narzekała na to, że SP zostało zunionizowane przez nowych działaczy. W jeszcze innym raporcie z czerwca 1944 roku możemy przeczytać wprost opinię: stronnictwo pracy byłoby niczym, gdyby nie działacze unijni, więc zaakcentowanie przez obserwatorów zewnętrznych ogromnego wpływu tego nowego środowiska. I z kolei w dokumencie, który został zatytułowany Vademecum ugrupowań poza Wielką Czwórką z lipca 1944 roku, napisano, że choć Unia formalnie miała się skupić tylko na tych sprawach ideowo-wychowawczych, to w rzeczywistości nie zaniechała ona działalności politycznej. Jako przykład przytaczano fakt tego, że Unia weszła w skład Porozumienia Organizacji Narodowych, które zostało stworzone w kwietniu roku 1944. To porozumienie miało wyraźnie cele polityczne, między innymi zwalczanie wpływów komunistycznych. Tam Unia współpracowała na przykład z Konfederacją Narodu, z Frontem Odrodzenia Polski, więc widzimy, że zobowiązała się nie działać politycznie, ale w rzeczywistości, jeśli tylko były ku temu okazje, czy uznała to Unia za słuszne, to w taki sposób działała. I wreszcie w roku 1945 kolejne dowody na to, że Unia nie skupiała się tylko na przemienianiu wewnętrznym stronnictwa, ale miała swoje określone cele. No, w nowych warunkach politycznych, gdy już Niemcy zdecydowanie wycofywali się z ziem polskich, w styczniu 1945 roku w Krakowie odbył się pierwszy zjazd kierownictwa Unii, tam zebrało się ponad 20 osób. Wcześniej te zebrania oczywiście były w znacznie mniejszym gronie zakonspirowane. I oni postanowili, że Unia w nowej, odradzającej się Polsce nie zaprzestaje swojej działalności, że póki co nie będzie się ujawniać, no bo jeszcze nie wiadomo, jakie byłyby tego konsekwencje, i że dalej pracuje nad swoim programem, nad swoim ideologią i nad jej rozprzestrzenianiem w polskim społeczeństwie. Jeszcze ważniejszy zjazd, kolejny, ważniejszy jeśli chodzi o decyzje podjęte, miał miejsce również w Krakowie w dniach 20-23 maja 1945 roku. Ważniejszy, ponieważ uporządkowano dotychczasowy program i przyjęto jako obowiązujący program, który zatytułowano Unionizm – podstawowe zasady doktryny. Postanowiono ten program szeroko kolportować. Uchwalono także nowy statut organizacji i prace określone w 7 punktach na nadchodzące miesiące i lata, więc miało powstać także 7 wydziałów koordynujących te prace. Te wydziały miały się zajmować takimi sprawami jak prasa i propaganda, nauka i wychowanie, przebudowa ustroju społecznego, działalność charytatywna, zakładanie instytucji, które przynosiłyby dochody Unii, oraz pracowanie nad tym projektem Unii Środkowoeuropejskiej. Nad tym ostatnim miał pracować Instytut Europy Środkowej, który Unia powołała już pod okupacją niemiecką. Cały czas płynęły pieniądze na działalność tego instytutu z funduszów Rady Jedności Narodowej. Poza tym postanowiono, że w ramach tych wydziałów mają powstawać instytucje, którymi Unia będzie oddziaływała na społeczeństwo, na różne warstwy społeczeństwa, więc projektowano powstawanie tak zwanych uniwersytetów ludowych, które kształcić miały ludność chłopską. Działał cały czas teatr rapsodyczny, znaczy nazwany rapsodycznym po wojnie, ale działał już w konspiracji, więc on również był instytucją unijną finansowaną przez Unię. W Krakowie założono spółdzielnię Źródło, która miała przynosić dochody. Na KUL na przykład miały powstać pewne zajęcia, na których profesorowie mieli te idee unijne szerzyć, między innymi
profesor Czesław Strzeszewski dostał takie zadanie. No i działać miał nadal Instytut Europy Środkowej. I już w ramach, taka ostatnia myśl na koniec, która pokazuje, że Unia no, potrafiła swoją ideologią wiele, do swojej ideologii wiele osób przekonać i że pokładano jednak nadzieję w tej organizacji, jest fakt, że po tym jak Zofia Kossak, która do Unii włączyła się w trakcie konspiracji, więc nie była jej współzałożycielką, gdy wyjechała do Londynu, zaraz po przyjeździe w sierpniu 1945 roku na potrzeby rządu polskiego w Londynie przygotowała takie około 30-stronicowe sprawozdanie z sytuacji w kraju, dość szczegółowo opisywała różne aspekty funkcjonowania, a jeśli chodzi o sytuację polityczną, podkreśliła rolę Unii, to znaczy napisała wprost, że Chadecja z Unią w normalnych warunkach bez problemu zmajoryzowałyby całą resztę, byłyby w stanie przejąć, no, przejąć władzę w Polsce, gdyby te warunki polityczne rzeczywiście były normalne. Ten dokument znał także Stanisław Kauzik, jak wiadomo, w trakcie okupacji szef Departamentu Informacji Delegatury, wywodzący się ze Stronnictwa Pracy. On ten, do tego dokumentu dopisał swoje komentarze i stwierdził, że nie należy lekceważyć Unii, jest ona ruchem przyszłości i Londyn powinien się domagać tego, żeby program unijny opracowany w maju na tym spotkaniu w Krakowie został tam przesłany, no bo właśnie to jest partia przyszłości, która może odegrać ważną rolę w Polsce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję prelegentom. Oczywiście nadal będę się troszkę upierał, że nieliczebność Unii była istotną, a oczywiście w ogóle o organizacjach zbrojnych nie myślałem, bo ich podległość wobec Unii jest kwestią osobnych referatów, które mogłyby tutaj powstać. Natomiast bez wątpienia szalenie ciekawym wątkiem, który też proponuję panu, panie Marku, żeby pan włączył do tego swojego kwestionariusza pytań dotyczących pewnego fenomenu, to znaczy łączenia się organizacji, które w pewnym sensie są komplementarne, to znaczy Unia, mówiąc w skrócie i przepraszam za takie skróty myślowe, ma umysł, a struktura Stronnictwa Pracy ma strukturę. Oczywiście to jest skrót myślowy, żeby była jasność i nie chcę twierdzić, że on jest najdoskonalszy, natomiast to ma swoje przełożenie też w takich cząstkowych pytaniach badawczych dotyczących przede wszystkim połączenia, też strukturalnego połączenia dwóch środowisk społecznych, to znaczy Stronnictwa Pracy w tradycji swojej od początków dwudziestolecia międzywojennego, a można jeszcze sięgać we wcześniejsze dekady, to jest partia, która choć powstała w 1937 roku, to jednak w głąb w przeszłość ją wprowadzając, bazuje na grupie społecznej, czyli robotnicy. I to jest szalenie istotna część społeczeństwa polskiego. Z kolei Unia niewątpliwie jest no, w 100% moim zdaniem inteligencją polską, niezależnie od tego, jak będziemy ją definiowali dzisiaj, a jak w czasie II wojny światowej. I to połączenie tych środowisk robotniczo-inteligenckich na bazie nauczania społecznego Kościoła jest też pewnym fenomenem, który być może właśnie najmocniej wpłynął na tę prawdę, bo to jest rzeczywiście po wojnie bardzo słuszna diagnoza, która się Zofii Kossak-Szczuckiej pojawia, że w warunkach tego przełomu społecznego, który również dokonał się w czasie II wojny światowej z różnych powodów, to w gruncie rzeczy jedna z idei, która się nie tylko obroniła, ale okazała się, że jest w dużej mierze no, odpowiedzią na tę tragedię, która działa się w latach 39-45, no to jest właśnie chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo jako model funkcjonowania sprawiedliwości społecznej obliczonej nie tylko w perspektywie personalistycznej, ale także w perspektywie budowania państwa. No i nie przez przypadek w Europie Zachodniej demokracje chrześcijańskie przez pierwsze lata wygrywały wybory w demokratycznych, w rzecz jasna, warunkach. Konkurencją okazał się oczywiście też w imię sprawiedliwości społecznej marksizm, który również miał swoje wielkie
niewątpliwie wpływy na terenie Europy Zachodniej. Także ta diagnoza polska jest niewątpliwie jakimś też zjawiskiem, które być może nie należy ograniczać jedynie do ziem tutejszych i do fenomenu polskiego państwa podziemnego. Ja mam jeszcze jedną na koniec taką refleksję, zdanie, które wypowiedziałem na samym początku, a które wydaje mi się, że też warte jest powtórzenia, za co przepraszam, ale jednak powtórzę. Mianowicie jest to ciekawe z perspektywy badacza polskiego państwa podziemnego i związków politycznych, które się wytwarzają od samego 1939 roku, gdy ten boom organizacyjny zaczyna się tworzyć. Takie pytanie, na ile, ja nie chcę twierdzić, że odpowiedź jest zero-jedynkowa, tylko właśnie to jest pytanie, na ile ciążyła przeszłość II Rzeczpospolitej i odpowiedzialność obozu sanacji za sprawowane rządy między rokiem 26 a 39 tak mocno ciążyły, że nie dało się wypracować żadnych nowych tendencji, pomysłów, związków, koalicji w okresie II wojny światowej, a w jakiej mierze ten czas niezwykły jednak spowodował niejako przełamanie tych barier z przeszłości wynikających, tak niedawnej i tak bolesnej, rzecz jasna, bo zamkniętej rokiem 39 i wrześniem 39. Z perspektywy emigracyjnej, rzecz jasna, widać bardzo wyraźnie, gdzie były dużo czytelniejsze, można powiedzieć, układy ze względu na to, że jednak Londyn, choć był bombardowany, to jednak życie polityczne polskie w Londynie miał zupełnie inny wymiar komunikacyjny niż życie w podziemiu, w strukturach mających zupełnie nieporównywalne kłopoty w samokomunikacji wewnętrznej. Nie było też tak narażone jak w podziemie na stałe w gruncie rzeczy egzekucje, aresztowania, ubytki personalne, które utrudniały te relacje w podziemiu. Faktem jest, że patrząc z perspektywy polskiego Londynu, te relacje są międzyśrodowiskowe i międzypartyjne też szalenie ciekawe z tej właśnie perspektywy. Czy jest to kontynuacja II RP, czy jednak jest to nowy czas w polityce polskiej, mówiąc w bardzo wielkim skrócie. Proponuję te wątki, rzecz jasna, które ja wydobyłem jako godne, żeby ewentualnie ktoś je podjął, ale broń Boże, nie jestem totalitarystą, nie mam zamiaru ograniczać naszej dyskusji tylko i wyłącznie do tych wątków. Pan profesor Mazur jako pierwszy. Proszę Państwa, ja mam parę uwag. Przede wszystkim uwag w odniesieniu do referatu pana profesora Rabińskiego dotyczącego CKON-u. Jest to bardzo ciekawy referat. Nasunęło mi się parę refleksji, więc refleksje następujące. Oczywiście pomniejsze ugrupowania wchodzące w skład CKON-u, wydaje mi się ważna kwestia, kiedy te ugrupowania powstały. Czy te ugrupowania mają swoje praźródła jeszcze przed wybuchem wojny, czy one powstały już po wybuchu wojny, już po wrześniu 1939 roku? Czy te ugrupowania powstały na bazie czasem, być może, tak podejrzewam, ale to jest moje podejrzenie, siatki frontu Morsz, bo wiele z osób, wiele tych nazwisk to były osoby związane z przedwojennym frontem Morsz. I wydaje mi się, że tutaj mam taką uwagę, że warto przy tej okazji zwrócić uwagę na to, czy czasem nazwiska tych ludzi, czy czasem te powiedzmy losy życiowe tych osób nie krzyżowały się z sobą wcześniej, ale należy sięgać nie do okresu międzywojennego, nie do okresu sanacji, ale nawet do okresu wcześniejszego, jeszcze do okresu I wojny światowej. Ponieważ wtedy można znaleźć bardzo ciekawe i wydaje się nawet dość zaskakujące powiązania, kiedy pewni ludzie się
spotykają, kiedy następują powiązania towarzyskie między nimi, o których potem nic nie wiemy, ale te powiązania towarzyskie wyłażą na światło dzienne i zaczynają mieć swoje następstwa, zaczynają się pojawiać w okresie II wojny światowej. Ja podam tutaj taki przykład, że w czasie II wojny światowej we wrześniu, czy zaraz po wrześniu 1939 roku, kiedy we Francji zainstalowały się nasze władze i kiedy takim jednym z najbardziej zaufanych osób generała Sikorskiego był Izydor Modelski. To właśnie Izydor Modelski zadał pytanie, u niego zjawili się najpierw jeden, potem drugi, dwaj zawodowi oficerowie Wojska Polskiego o nazwisku Rzymierski. Obaj byli braćmi Michała Rzymierskiego. I tenże właśnie Modelski zadał pytanie, a co się dzieje z Michałem? Bo to był jego serdeczny przyjaciel z okresu I wojny światowej. I warto, dlatego też warto zwracać uwagę na to, kiedy ci ludzie się zetknęli i zaprzyjaźnili. Bo co prawda Michał miał za sobą wyrok sądowy i był już zdegradowanym generałem, był szeregowcem z powrotem, ale oni byli zaprzyjaźnieni. I te więzy być może odgrywały ogromną rolę w dalszym ciągu. Ja nie wiem, czy to jest uchwytne dokumentarnie, bo być może, że te więzy są niezbyt dokumentarnie uchwytne, ale warto na to zwrócić uwagę, czy i kiedy wcześniej ich losy się przecięły. Warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, jeśli chodzi o emisariuszy, którzy wtedy wyruszyli do Polski. Do Generalnego Gubernatorstwa z rozkazem o utworzeniu ZWZ poszedł emisariusz Michalewski. Jerzy Michalewski, pseudonim dokładny. Z analogicznym rozkazem do Lwowa na teren okupacji sowieckiej poszedł emisariusz Tadeusz Strowski. Tadeusz Strowski był plutonowym, który podawał się za majora. I Tadeusz Strowski jako major Strowski został wyekspediowany do Lwowa. W roku, o ile dobrze pamiętam, 25, w każdym razie w połowie lat 20, Strowski został za kradzież skazany na kilka miesięcy więzienia przez sąd powiatowy w Łonińcu. My tutaj mówimy o fenomenie polskiego państwa podziemnego, ale fenomenem było to, że do takich najważniejszych zadań przeznaczano ludzi bez elementarnego sprawdzenia kontrwywiadowczego. Ale Strowski miał za sobą jeden atut. Mianowicie podał się za działacza Stronnictwa Narodowego, który był represjonowany przez sanację. Udało mi się ustalić mniej więcej życiorys Strowskiego, chociaż jest dość pokręcony i dokumenty są bardzo sprzeczne. Nie udało mi się ustalić, czy rzeczywiście był działaczem SN-u prześladowanym przez sanację. Tego szczegółu już się nie dogrzebałem. Może komuś uda się to potwierdzić. A za Strowskim poszli jako emisariusze do Lwowa dwaj bracia rzymierscy.
to jest właśnie ciekawe. I być może, że tutaj właśnie grają rolę te polityczne powiązania, że idą, kto idzie. Idą ludzie zaufani politycznie. I jeszcze jedna uwaga. Panie profesorze, żebyśmy jeszcze dali innym szansę. Tak. Ostatnia uwaga. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że w tym samym czasie, mniej więcej, to są te ostatnie miesiące 1939 roku, we Lwowie, ale też w Krakowie tworzone są organizacje z jednej strony przez ugrupowania sanacyjne i z drugiej strony przez obóz narodowy. Generał Komorowski tworzy KRG w Krakowie i otrzymuje propozycję od miejscowej endecji, żeby przyłączyć do organizacji wojskowych obozu narodowego. Nie zgadza się na to. We Lwowie doszło do sytuacji tragicznej, mianowicie powstały dwie organizacje, ZWZ-1, ZWZ-2, gdzie między nimi jest wyraźny podział polityczny, ZWZ-1 opierająca się na ludziach obozu narodowego, ZWZ-2 no, na innych. I to też jest jakby skutkiem tych działań. I to powoduje często ogromne straty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan doktor Władysław Buchak się zgłasza. Tak. Proponuję, żeby usłyszymy jeszcze ten głos. Czy ktoś jeszcze miałby ochotę się wypowiedzieć? Pani Aleksandra Pietrowicz. Dobrze, a potem oddamy głos jeszcze naszym prelegentom. Dobrze, to ja parę słów kontynuując niejako, bo tu jeszcze się inne wątki pojawiają, a mianowicie wszystko się dzieje w takiej trochę międzynarodowej próżni. Tutaj w ogóle chyba nie padło nazwa jednego ważnego państwa naszego sojuszniczego wówczas, czyli Republiki Francuskiej, która delikatnie mówiąc w tym kotle sikorszczykowskim, że tak się wyrażę, już w okresie międzywojennym ewidentnie bardzo intensywnie mieszała, no tutaj z obecnością tych wszystkich tutaj wzmiankowanych wcześniej bohaterów rzeczywistych i też tych trochę w cudzysłowie. Także tu też jest wątek, który wypada pewnie w przypadku tych badań poruszyć. Ja troszeczkę o tym marginesowo o tym pisałem przy okazji operacji naszej polskiej dwójki właśnie w Paryżu i przy okazji opisu tamtejszych właśnie środowisk sikorszczykowskich i ich bardzo dziwnych intryg, które miały doprowadzić do obalenia reżimu sanacyjnego przy pomocy ruchawki narodowej sterowanej przez masonerię, ale to wcale nie żart, tak było rzeczywiście. Ale to jakby tytułem trochę anegdoty. No jest pytanie do pana profesora Ramińskiego, jest oczywiście o źródła. To jest taki okres funkcjonowania polskiego państwa podziemnego, co do którego rzeczywiście wiele można zgadywać, wiele możemy opisywać, jakie te organizacje nie wchodziły w skład jakiejś instytucji, natomiast potem się okazuje nagle, że to jest oparte na jakiejś bardzo późnej relacji, która też może być podważana i rzeczywiście też chciałbym po prostu się dowiedzieć, że tak powiem, na jakim etapie badań, jeżeli chodzi o źródła, w tej chwili pan profesor jest. Natomiast mam też pytanie jakby, a właściwie prośbę o kontynuację ostatnich wątków przez profesora, doktora habilitowanego Marka Gałęzowskiego, może jeszcze nie profesora, ale już niebawem. A mianowicie właśnie pytanie jest o te postulaty badawcze, a właściwie żartem powiedzieć o te momenty, znaczy momenty, w których te organizacje rzeczywiście wpłynęły na los polskiego państwa podziemnego, a mówiąc być może górnolotnie, po prostu na los Polski. Pytanie jest takie, czy nie warto właściwie odwrócić perspektywy badawczej, czy nie warto opisać tych momentów właśnie, w którym te organizacje wpłynęły na los państwa, a nie odtwarzać często ich dosyć różne dziwne
pomysły, struktury i spotkania, z których nic nie wynikało, no, jakby, które jakby odwracają uwagę od tych najważniejszych momentów właśnie, o których tutaj była mowa, kiedy rzeczywiście one przez chwilę z różnych przyczyn miały jakieś znaczenie. I tak jakoś trochę w polemice tutaj z profesorem Żarynem, dlatego mógłbym stwierdzić a propos tych wszystkich wątków, łączmy się, kochajmy się, że jednak Dmowski to się w grobie przewraca, jak ten mógł z nieba czytać ten o tym mesjanizmie i o tym, jak to jego praca o realizmie w polityce polskiej została wyrzucona do kosza. Dziękuję. Bardzo spośród tych zdań ważnych ja chciałbym wydobyć jedną informację, którą jeszcze bym poprosił o też prelegentów o pogłębienie, to znaczy źródła. Rzeczywiście to jest bardzo ważne pytanie w przypadku szczególnie środowiska chadeków, na ile tutaj to na Kulu bardzo znane zbiorowe źródło, czyli spuścizna Konrada Sieniewicza jest nam ewentualnie pomocna w rozpatrywaniu tychże tematów Konstantego Turowskiego. Te wszystkie właśnie później w dużej mierze powstałe wspomnienia i tak dalej, a na ile mamy w ogóle do czynienia z możliwością odnalezienia dokumentów pierwotnych. Pani Aleksandra Pietrowicz. To dotyczy zresztą pozostałej dwójki też to pytanie, rzecz jasna. Dziękuję. Ja chciałam do pana profesora Rabińskiego, nawiązując zresztą do tego, co pan profesor Mazur tutaj też powiedział, mianowicie zetknęłam się w literaturze, to znaczy u pana, w pracach pana doktora Woźniaka, z tym, że w okresie, kiedy już zagrożenie Polski było bardzo widoczne w roku 1939, wśród byłych powstańców wielkopolskich, zresztą oficerów, którzy w jakiś sposób zostali zesłani na margines, można tak powiedzieć, życia wojskowego po roku 1926, powstała taka inicjatywa związania właśnie, czy stworzenia siatki już właściwie konspiracyjnej, powiązanej właśnie z osobą generała Sikorskiego. Ta organizacja, no nieformalna w pewnym sensie, podobno miała nosić nawet nazwę Czołem Sikorskiemu. Jej jakimś takim animatorem miał być pan major Szczepan Łukowicz, którego rola jako organizatora pierwszych struktur konspiracyjnych w Wielkopolsce na Pomorzu jest, no nie jest kwestionowana w zasadzie. To wiadomo, że on tam ogromną rolę w tym pierwszym okresie odgrywał, ale w kontekście właśnie tej organizacji wymienia się także nazwiska Cyryla Ratajskiego i księdza Inchułata Prądzyńskiego. Jako osoby jakoś tam z tą organizacją już działającą przed wrześniem 1939 roku powiązany. I jakaś fragment informacji, że taka organizacja rzeczywiście mogła istnieć, znajduje się także w aktach Gestapo, stosunkowo zresztą później, bo chyba w 1943 roku, ale też się znajduje. Ja chciałabym się dowiedzieć, czy może słyszał pan o takiej inicjatywie, czy w ogóle ona gdzieś się, gdzie indziej pojawia, bo dla mnie jest to dosyć interesujące ze względu także na moje zainteresowania badawcze pytanie. I jeszcze w związku z tym drugie, mianowicie na ile właśnie ta siatka tych pierwszych mężów zaufania rządu, ta którą profesor Kot jakby stwarzał w tym styczniu 1940 roku, właśnie bazowała też na tych wszystkich jakichś tam przedwojennych jeszcze, czy morzowskich, czy innych związkach z generałem Sikorskim. I drugie pytanie do pana Heinderka właśnie w związku z Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej, bo to była inicjatywa, którą ja jakoś w jakiś sposób wiązałam bardziej z delegaturą rządu niż z Radą Jedności Narodowej, jeśli chodzi o wsparcie finansowe. I to była taka inicjatywa, która miała, czy była próba podjęcia jej kontynuacji po wojnie w osobach, to czy aż profesora Piwarskiego, prawda, czy Stanisława Miklaszewskiego, czy także profesora, czy wtedy jeszcze nie profesora Alojzego Targa. Ta inicjatywa zresztą została bardzo szybko ukrócona właśnie przez działania Urzędu Bezpieczeństwa. Może parę słów, gdyby się udało rozwinąć właśnie na temat tej inicjatywy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, czyli źródła, jakie wykorzystuję przygotowując monografię poświęconą Unii, to no taką podstawą, czy tym, co najwięcej nowego światła rzuca na te dzieje unijne, to są materiały przechowywane w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej.
Cała ta czołówka unijna była aresztowana po wojnie, osądzona i w większości później więziona także. Więc przy okazji tych aresztowań sporo materiałów organizacyjnych zostało zdeponowanych czy przejętych przez Urząd Bezpieczeństwa, zwłaszcza materiałów wytworzonych przez Jerzego Brauna. Tam są ogromne ilości różnych materiałów wypracowanych jeszcze w okresie wojny, które są teraz u nas określane jako depozyty Jerzego Brauna. Także przy okazji aresztowania czołowego działacza Unii w Krakowie, Tadeusza Kudlińskiego, sporą liczbę materiałów unijnych UB przechwyciło, więc to wszystko ja wykorzystuję w swoich badaniach. No i do tego dochodzą oczywiście protokoły przesłuchań, życiorysy pisane przez tych działaczy w więzieniu, donosy agentów celnych. Do tego oczywiście trzeba podchodzić z dużą rezerwą i weryfikować. Niemniej jednak jest tam też sporo informacji, które można podać zapewne, a one rzucają nowe światło na różne wątki działalności Unii. Jeśli chodzi o inne archiwa, to w Archiwum Akt Nowych jest także sporo materiałów. W aktach delegatury, tutaj w swoim referacie przytaczałem kilka dokumentów z proweniencji delegatury rządu. Bardzo ważnymi dokumentami z mojego punktu widzenia są dokumenty przekazane swego czasu przez już świętej pamięci Krzysztofa Kozłowskiego, którego ojciec Tomasz był działaczem Unii i on przekazał tam 13 sporych teczek, które właśnie po swoim ojcu w pewnym sensie odziedziczył. Także wykorzystuję materiały, o których mówił pan profesor Żaryn, przechowywane na kul spuścizny Sieniewicza, Jerzego Brauna. Udało mi się kilka dokumentów znaleźć w Studium Polski Podziemnej, na przykład ten dokument Zofii Kossak-Szczuckiej, o którym wspominałem, tam jest przechowywane jeszcze kilka innych dokumentów, więc to jest taka podstawa źródłowa, naprawdę tych materiałów jest sporo, można spokojnie tę pracę napisać. Natomiast jeśli chodzi o Instytut Europy Środkowej, to ja może faktycznie się przejęzyczyłem. On był finansowany już po wojnie był finansowany z pieniędzy, jakie zostały po likwidacji delegatury, ponieważ Braun ją, jak wiadomo, także likwidował i te pieniądze były przeznaczane na różne instytucje, między innymi na Instytut Europy Środkowej. On powstał w trakcie okupacji z inicjatywy Unii. Tam działali zarówno ludzie, którzy należeli do Unii. Panie profesor... Marku, proszę dać szansę kolejnym kolegom, bo już kończę, będę im zabierał te 3 minuty. Tak, wspomniany profesor Piwarski tam także działał, był członkiem Unii, ale także profesorowie, którzy nie należeli do Unii, z nim współpracowali, więc on już w trakcie wojny rozpoczął swoją działalność. Braun postarał się o finansowanie ze środków delegatury. Tak rzeczywiście było. Ja przygotowałem taką długą relację Brauna złożoną w więzieniu w roku 50 z moimi przypisami. Ona ukaże się wkrótce w naszym tomie w ramach centralnego projektu badawczego, jaki w IPN-ie jest, jaki prowadzimy w IPN, więc tam można tą relację, no w sumie to będzie 30 stron dokładnie opisującą dzieje tego instytutu do roku 45 będzie można przeczytać, więc zachęcam. Dziękuję. Uzupełniając, bo właściwie pewnie ze źródeł korzystaliśmy tych samych, natomiast no, uzupełniając tu oczywiście można sięgnąć do Archiwum Akt Nowych, tam jest też specjalna taka teczka Unia, w której znajdują się deklaracje programowe, no i oczywiście mamy tutaj czasopisma unijne z okresu wojny, jak Naród, Kultura Jutra, Reforma, Słowo. Część z nich jest oczywiście to, co już było też mówione, Stronnictwa Pracy, ale niemniej jednak tam unioniści publikowali również takie teksty no, ideowe. No i zachowała się też część prac z okresu wojny, chociażby tutaj Kazimierza Studentowicza. To może tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo za zainteresowanie referatem moim i tą tematyką, którą poruszałem. Miałem nadzieję, że to wywoła jakiś rezonans. Postaram bardzo krótko odnieść się do poszczególnych pytań. Najpierw do pytania pana profesora Żaryna, mam nadzieję, że nie retorycznego, jeśli chodzi o te egzotyczne, wydawałoby się przed wrześniem, egzotyczną współpracę nawet narodowców z Piłsudczykami. Badając dzieje Stronnictwa Pracy Emigracyjnego w latach 39-45, wyzbyłem się złudzeń. To była gra partyjna.
to zbliżenie jest pochodną po prostu nowej, konstruowania nowej sceny politycznej po kryzysie sierpniowym roku 1941. No i wówczas zaczynają się dopiero ożywione kontakty Piłsudczyków z narodowcami czy z prezesem Bieleckim. Więc ja tak to postrzegam i wydaje mi się, że tak to wyglądało. Dziękuję za uwagę pana profesora Mazura dotyczącą jakby wskazującą na potrzebę szukania tych powiązań personalnych. Zgadzam się z tym. Front Morsz według mnie jest tutaj kluczem, ale oczywiście Front Morsz nie wziął się z niczego. Niektóre nazwiska, nie wiem, Olchowicza chociażby, które wymieniałem, czy Drewnowskiego, innych, to są nazwiska, które to są ludzie, którzy uczestniczyli we Froncie Morsz. Dlatego też ja polemizuję z tezą, że Sikorski zrobił swój rząd z niczego, z nikogo, z ludzi przypadkowych. To nie byli ludzie przypadkowi, bo to byli ludzie, którzy byli jego bliskimi współpracownikami. O nich ściągał z jakimś tam zamiarem. Czy robił to dobrze, czy robił to źle, to jest inna kwestia, ale to na pewno nie byli ludzie przypadkowi. Odniosę się do tego Żymierskiego, o którego pytał Modelski. Swoją drogą postać szalenie ciekawa, która mnie zajmuje osobiście i mam nadzieję, że jakaś biografia jego powstanie. Przymierzam się do niej. Mianowicie Żymierski był w dobrych bardzo relacjach z Popielem, z którym również blisko współpracował Modelski, bardzo blisko. Popiel zawsze bronił Modelskiego przed wszelkimi zarzutami. Popiel bronił Żymierskiego przed tymi stawianymi mu zarzutami, a więc jakby stąd też te więzi. Myślę, że to jest bardzo słuszna uwaga, żeby sięgać w głąb. Nie wiem, czy to się da zrobić, ale tam, gdzie jest to możliwe, na pewno warto byłoby to zrobić. Ja na niektóre z tych powiązań w swojej książce o stronnictwie pracy zwracałem uwagę. Jeśli chodzi o tych kurierów, to tylko wspomnę też o postaci Hoffmana, prawda, kuriera Hoffmana, Geisztora, gdzie też przeciwko niemu zarzuty fałszowania informacji wyciągano. Jeśli chodzi o źródła dotyczące mojego referatu, to nie jest, ja opierałem się, to nie jest tak, że ja opisuję cekon. Tak jak powiedziałem na początku mojego wystąpienia, pisząc o stronnictwie pracy, zwróciłem uwagę na pewne niejasności czy niedoszacowanie roli cekonu, więc opierałem się na tym, co pisali ludzie piszący o stronnictwie pracy, czyli Bujak, Andrusiewicz, Konstanty Turowski, ale zacząłem sprawdzać treść depesz korespondencji Kraj Emigracja zawartej w AK w dokumentach, więc chociażby tam, jeśli chodzi o to, o raport emisariusza Antoniego, no to jest oczywiście raport, który jest w Instytucie Sikorskiego przechowywany. Myślę, że kwerenda w Instytucie Sikorskiego pod tym kątem dałaby pewnie też studium Polski Podziemnej, dałaby dobre efekty i pewnie trzeba to, myślę, przeprowadzić. I ostatnie w tak szybkiej wypowiedzi, jeśli chodzi o organizację Czołem Sikorskiemu, nic mi o tym niestety nie wiadomo. Mogę tylko powiedzieć, że coś w rodzaju tajnej organizacji, w której Sikorski odgrywał rolę istotną, a nieznanej jakby szerszemu ogółowi, czy zakonspirowanej, powiedzmy, przed władzami państwowymi, pojawia się przy okazji konstruowania Frontu Morsz, gdzie powiedzmy tam Sikorski, Paderewski, oni odgrywają rolę istotne, zakonspirowane, ale nie znam, nigdy nie spotkałem się z informacją o organizacji Czołem Sikorskiemu. Jeśli chodzi o Ratajskiego, którego pani wymieniła, on oczywiście był członkiem Stronnictwa Pracy, nawet wchodził w skład Rady Naczelnej Stronnictwa Pracy, więc ta łączność Sikorski była, natomiast organizacji jako takiej nie znam. Dziękuję bardzo. Dobrze, to ja mam już czasu mało, natomiast chciałbym spróbuję odpowiedzieć na pytanie doktora Władysława Bułhaka, przy okazji tak troszkę odnieść się też do tych kontrowersji dotyczących liczebności organizacji konspiracyjnych. No i tego, była tu jedna kontrowersja między panem profesorem Żarynem a Markiem Heinderkiem i drugiej dotyczącej tego, czy rzeczywiście te podziały polityczne sprzed wojny, one całkiem rzecz jasna nie zostały zasypane, natomiast na ile te próby ich zasypania, nawiązania współpracy politycznej,
chociażby między piłsudczykami i narodowcami, na ile one mogły mieć charakter trwały i w ogóle z czego one wynikały. Więc tutaj padło pytanie o te postulaty badawcze dotyczące organizacji spoza grubej czwórki. Ja te postulaty wymieniałem, tylko no dość ekspresowym tempie i może to tutaj nie zostało zapamiętane. Mi chodziło przede wszystkim o opisanie struktur organizacyjnych, określenie zasięgu terytorialnego czy liczebności organizacji. I tutaj nawiążę właśnie do tej kontrowersji, która była. Myślę, że my o liczebności organizacji politycznych poza grubą czwórką tak naprawdę nie wiemy nic po prostu. Ja z tym problemem zetknąłem się przy próbie określenia, ilu rzeczywiście było uczestników konspiracji piłsudczykowskiej. Naliczyłem ich z grubsza około 230. Jasne jest, że nie udało mi się wszystkich ustalić, zresztą przeprowadziłem taki dość długi wywód na temat kwestii w ogóle liczebności organizacji politycznych. Wydaje mi się, że te naprawdę bardzo ogólne szacunki w źródłach, one są jednak bardzo zawyżane, to znaczy bardzo wątpię, żeby te organizacje liczyły po kilka tysięcy osób, jak to się zdarza czasami w literaturze takie informacje znaleźć. Czy Unia liczyła 1000 osób? Również wydaje mi się to wątpliwe, ale to musiałbym długo uzasadniać, dlaczego tak sądzę. Generalnie wydaje mi się, że te liczby są dużo mniejsze. I tutaj przykładowo, żeby już odejść od piłsudczyków, a ja nie zdążyłem powiedzieć tutaj, bo to jest może dobry właśnie przykład, żeby wspomnieć o Polskiej Armii Ludowej i przy okazji kilka słów powiedzieć też o źródłach dotyczących tych organizacji poza grubą czwórką. Ja w swojej książce przytoczyłem słowa akurat mediewisty, a nie historyka dziejów najnowszych, Stanisława Kętrzyńskiego, który oceniając podstawowe źródła do biografii Kazimierza Odnowiciela stwierdzał, że przedstawiając stek anachronizmów, niekonsekwencji, tak iż najtroskliwiej wybierając z nich ziarenka prawdy, zaręczyć nie możemy, czy mimo uwagi i ostrożności nie wsunie się jaki fałsz, który by zmącił czystość wiernego historycznego obrazu. Otóż może to jest trochę przesada, jeżeli te słowa odniesiemy do źródeł dotyczących organizacji poza grubą czwórką, ale znakomicie one pasują właśnie do Polskiej Armii Ludowej, gdyż gdyby poważnie wziąć wszystkie informacje, które są zawarte w materiałach dotyczących PAL-u, które są przechowywane w zasobie Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, to okazałoby się, że mamy do czynienia z organizacją, która jest co najmniej tak liczna i prowadząca tak wszechstronną i ogólnopolską działalność jak Armia Krajowa. I tutaj no, nie jest to żadna przesada. Tymczasem, kiedy rzeczywiście te źródła zacznie badać się krytycznie, okaże się, że Polska Armia Ludowa co prawda miała w swoich szeregach trzech samozwańczych generałów, ale łącznie liczyła, no myślę, że jeżeli zgodzimy się na 100 osób, to i tak będzie to troszeczkę naciągane. Także to jest z kolei odniesienie się do tej, tak, już kończę, do tej liczebności. I jeszcze to, no, mogę tu jeszcze jeden przykład podać, dokładnie, myślę, przeze mnie zbadany, grupy Olgierda Henryka Józewskiego, gdzie też ze źródeł, z informacji w literaturze, ta grupa jest wymieniana w każdej syntezie historii Polski, można odnieść wrażenie, że jest to dość duża, liczna organizacja. No to myślę, że tutaj opinia pana profesora, którą no, może rzeczywiście do Unii trochę niesprawiedliwie odniósł, znakomicie by pasowała do grupy Józewskiego, która rzeczywiście nie przekraczała raczej 30 osób, natomiast była liczącym się ośrodkiem myśli politycznej, czy pisma wydawane przez tę grupę należały, myślę, do najlepszych pism wydawanych w podziemiu w czasie okupacji. No już ostatnia sprawa, żeby rzeczywiście odpowiedzieć na to pytanie, chociaż częściowo.
czy opisywać tylko momenty, w których te nieliczne organizacje odgrywały jakąś rolę w dziejach okupacyjnych Polski, czy też prześledzić ich dzieje w całości, to znaczy spróbować drobiazgowo odtworzyć ich dzieje, no, tak jak ja to próbowałem zrobić w wypadku konspiracji piłsudczykowskiej. Wydaje mi się, że jednak tego pierwszego nie zrealizujemy, jeżeli nie uda się zbadać najpierw jednak drobiazgowo dziejów tych organizacji. No, mimo wszystko ten postulat, żeby książka dotycząca życia politycznego i tychże organizacji łączyła się tylko z tymi momentami, kiedy one rzeczywiście odegrywały rolę w dziejach Polskiego Państwa Podziemnego, to jest kuszące i to byłoby na pewno ciekawsze dla odbiorcy. Ale nie wydaje mi się to możliwe bez poznania dziejów tych organizacji, bo to, z czym mamy do czynienia w literaturze, w historiografii naszej, no to nijak się ma do tego rzeczywistego tak naprawdę obrazu, jaki był, co w jakimś sensie też potwierdza tę moją opinię i potwierdzają referaty kolegów tutaj. Dziękuję. Dziękuję bardzo, zresztą ta zmienność nie byłaby też wtedy postrzegana właściwie, a ona w historii odgrywa rolę. Ja bardzo Państwa przepraszam, że nie potrafiłem do końca pohamować naszych wspaniałych autorów referatów, mają tyle do powiedzenia, że wraz ze mną, który jest też znany jako gaduła, spowodowaliśmy, że nie mają Państwo przerwy. Bardzo Państwa za to przepraszam, ale z drugiej strony mam nadzieję, że było to bardzo ciekawe, to co nasi referenci mieli do powiedzenia, a i głosy z sali też wniosły nowe wątki i pytania badawcze. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję.